Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na początku chciałam Panu podziękować, że udzieliliście tej przerwy, bo faktycznie ten materiał potrzeba było, żeby ewentualnie w czasie przerwy jeszcze dokładnie przygotować. Spróbuję odpowiedzieć na zadane pytania. Pierwsze pytania, które sformułował Pan Radny Kołaciński, brzmiały, może tak dosłownie nie przytoczę, bo dlatego natomiast mówiono o funduszu specjalnym, który stanowi kwotę 4 779 297,45 groszy. Proszę Państwa, były to zapisy ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna, sprawdzając bardzo dokładnie sprawozdania finansowe i inne dokumenty, które są podstawą do udzielenia absolutorium prezydentowi, wpisała na podstawie bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, a jest to łączny bilans tych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Jest to 21 jednostek, które są umieszczone w tym bilansie. Łączny ten bilans wykazuje w nadruku bilansu, że fundusze specjalne stanowią kwotę 4 779 297, z tego ta kwota 297,45 groszy, ta kwota w następnej pozycji jest podana, że w tej wysokości jest właśnie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Proszę Państwa, ustawa o finansach publicznych narzuca obowiązek na wszystkie jednostki realizujące budżet w ramach finansów publicznych, że są zobowiązane do tworzenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i to obojętnie jaka ilość jest zatrudnionych osób i to mamy uwzględnione w bilansie, czyli łącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla wszystkich jednostek i tutaj z zakładów budżetowych jest też, wynosi 4 779 297 zł i 45 groszy. Następne pytanie dotyczyło 74 tysięcy, które były wpisane jako zmiany stanu produktów, 70, w zasadzie 3012 zł i 52 grosze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stan funduszy, o zmiany stanu produktów, to znajduje to się w rachunku zysków i strat jednostki, ale również są to łączne zobowiązania wszystkich rachunków strat i zysków, które sporządziły jednostki i zakłady budżetowe. W sumie jest to taka kwota, o której mówię, czyli 70, różnica jest to 73, tak jak było wpisane, 73 012 zł 52 groszy. Na to składają się następujące zmiany stanu produktów. 30 minus 34 488, to jest OSIR. 2336 to są jednostki oświatowe. 46 204 zł to jest MZBM i 1961 Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia. Czyli po prostu wykonując, robiąc ten rachunek zysków i strat, poprzez ustalenie tego produktu, czyli jak gdyby to odnosi się do zespołu kont 5 i 6, czyli kont kosztowych, porównanie stanu początkowego ze stanem końcowym powoduje, że jest taka różnica. Wynika ona przede wszystkim ze stanu rozliczeń międzyokresowych. Nie wiem, czy wystarczy? Dobrze. Proszę Państwa, i trzecie pytanie, które zadał mi Pan Radny Kołaciński, dotyczyło systemu odpadów. Ja tam przytaczałam w ramach tutaj opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, ile wynosiły dochody z tytułu
pobrane od ludności na odpady. I mówiłam również o wydatkach i tam była różnica około 15 tysięcy, co Regionalna Izba Obrachunkowa mówiła, że jest to prawidłowo zrobione. Natomiast ja chciałam Państwu przypomnieć, że z chwilą, kiedy przystępowano do przetargu na odbiór śmieci, w tym momencie, bo tamten przetarg już, ta umowa przestawała funkcjonować, okazało się, że jest za mała kwota zaplanowana w budżecie na wydatkach, biorąc pod uwagę dochody tego roku i wydatki. I proszę Państwa, na sesji 30 kwietnia z wolnych środków, czyli z tych, które wchodzą, 270 tysięcy wprowadziliśmy na wydatki związane z odpadami. To trzy pytania. Wystarczy? Odpowiedź? Dobrze. Proszę Państwa, kolejne pytania, które zadał mi pan Darek Witoń. Już zacytuję te pytania. Pan Darek Witoń podaje, że w roku 2014 dochody bieżące pozyskano w kwocie 425 milionów, co stanowi 100,3%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano 29 milionów 462, co stanowi 74,3%. Proszę wyjaśnić, jakie były przyczyny tak niskiego wykonania dochodów majątkowych. Oczywiście, to się zgadza, mamy to zawarte w tych sprawozdaniach i plan w zakresie dochodów majątkowych zakładał 39 668 783 zł. Natomiast realizacja tych dochodów wynosiła 29 462 186. Nie zrealizowano dochodów majątkowych w wysokości 10 206 597 zł. Muszę powiedzieć, że dotyczyło to w głównej mierze dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na drogi, o czym jest mowa w tym sprawozdaniu, w tej księdze na stronie 202. Są to cztery zadania drogowe, które są objęte tymi dotacjami. Przebudowa ulicy Częstochowskiej, budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym, przebudowa drogi krajowej 12, przebudowa ciągu ulic Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej. Proszę Państwa, zadania te, które w tej chwili wymieniłam, one były albo w całości wykonane, albo w części, albo jeszcze nie były płacone faktury. Natomiast zasada, gdzie otrzymujemy środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polega na tym, że najpierw wydatki musimy zrealizować, faktury przekazać do Urzędu Marszałkowskiego, 3 miesiące tamta instytucja ma na sprawdzenie tych faktur i skontrolowanie, przyjeżdżają do nas na kontrolę i kiedy kontrola jest pozytywna, wobec powyższego w ciągu 3 miesięcy wpływają te środki. One wpłyną i wpływały już w tym roku, w roku 2015. Natomiast w roku 2014 były zapisane, bo musiały być zapisane, ponieważ były tak przygotowane umowy. Natomiast realizacja rzeczywiście do końca miesiąca grudnia 10 milionów, jeżeli chodzi o dochody, nie została wykonana. Proszę Państwa, drugie pytanie. W jakiej wysokości zrealizowano w roku 2014 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Proszę Państwa, dochody te wykonano w wysokości 2 172 325 zł, czyli 106%. 106% założonego planu, bo ten plan to stanowił kwotę 2 050 000. Natomiast wydatki te z tych dochodów miały być przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii i realizacja ich była na poziomie 92,3%, bo w plan założono było 2 172 dochodów, a realizacja 2 067 000. Stąd, proszę Państwa, ponieważ ja tłumaczyłam, omawiając nawet uchwałę, która dzisiaj była przyjmowana na sesji, że pieniądze ze sprzedaży
z wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu, one są pieniędzmi znaczonymi, wobec powyższego wyższe były dochody, mniejsza realizacja, czyli weszły środki wolne tutaj do na koniec roku. I dlatego też dzisiaj, na dzisiejszej sesji zwiększaliśmy z wolnych środków nad ten cel kwotę 294 700 właśnie na te dwa programy. To są dwa pytania tutaj, które przedłożył Państwu do odpowiedzi Pan Darek Witoń. Następne pytanie, to tak z komputera wzięłam treść tego pytania, które złożył Pan Radny Konopka. Chodziło o podwyższenie kapitału dla KTBS-u w roku 2014 była pozycja podwyższenie kapitału dla Lekalskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego 900 tysięcy złotych. I wpisano tam w planie wydatków majątkowych, że zadanie jest w trakcie realizacji. Kiedy omawiane były te wszystkie zadania inwestycyjne, na Komisji Rozwoju zwrócono uwagę, że zadanie jest wpisane w plan 900 tysięcy, po stronie realizacji jest zero, natomiast w uwagach jest napisane, że zadanie w trakcie realizacji. Wydział przygotował odpowiedź do Pana Prezydenta prostującą, że winno być brak realizacji, a nie w trakcie realizacji. Ta informacja poszła do Pana Przewodniczącego i dalej do Państwa Radnych i było tam stwierdzone, że to 900 tysięcy nie zostało uruchomione w roku 2014 ze względu na to, że dotyczyło to obiektu budynku przy ulicy Granicznej. Nie podjęto decyzji ze względu na opóźnienia związane z realizacją tej inwestycji mieszkaniowej. Tak było wpisane i to pismo Państwo otrzymaliście i jednocześnie było drugie pismo, które twierdziło, że w związku z tym, kiedy ponownie w roku 2015 zostanie przeanalizowana ta sprawa i wiemy, że na poprzedniej komisji to 900 tysięcy jako zwiększenie udziału dla KTBS-u było po prostu dokonane uchwałą Rady i KTBS miał już zwiększenie na sesji majowej. Natomiast dalszy ciąg pytania, to mówię tu z komputera wziąłem treść. Zadanie w trakcie realizacji, natomiast to już wyjaśniam. Kto podjął decyzję? Podjął ją prezydent, a zmiany w budżecie powinny być przeprowadzone na sesję. Proszę Państwa, myślę, że czy prezydent, czy zespół tutaj podjął decyzję. Natomiast jest taka sytuacja, że powinny być te zmiany przeprowadzone na sesji. Na czym to by polegało? Sesja, no wiadomo kiedy była, a zmiana była dużo później, to znaczy może nie zmiana, tylko decyzja o nieprzekazywaniu tych środków już była po sesji. Nie można było zmieniać, bo na ten czas, ja nie pamiętam, którego była ta sesja, 20 bodajże, czy któregoś, 30 grudnia? Dobrze, niech będzie 30 grudnia. I ja chciałam się odnieść do tego, że proszę Państwa, co by dała ta zmiana 30 grudnia, jeżeli zmniejszamy wydatki tutaj jako udziały, to musimy komuś dołożyć te pieniądze. Kto to wyda? Wiadomo, że to wszystko musi się zgadzać. Natomiast to nie tylko jedno zadanie było niezrealizowane, to zadanie akurat w 100%, ale wiemy, że przecież plan jest planem, a nie zawsze realizacja wydatków czy dochodów jest dosłownie tak jak zaplanowane. Tutaj były wyjaśnienia, że były opóźnienia, jeżeli chodzi o tą ulicę Graniczną w realizacji tej inwestycji i stąd no, zespół podjął taką decyzję, że nie będą przekazane w grudniu te pieniądze. Niemniej po przeanalizowaniu sytuacji przypominam, że pieniądze te poszły jako zwiększenie udziałów dla KTBS-u. Nie wiem, czy są do tych moich wyjaśnień jakieś uwagi, czy ewentualnie... Nie widzę Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czy w tym punkcie dyskusja pytana, ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały, całej uchwały związanej z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z sprawozdaniem budżetu za 2014 rok. Kto jest za? Absolutorium prezydentowi miasta Kalisza, strony 132-133. Szanowni Państwo, wszystkie komisje Rady Miejskiej Kalisza w części tematycznie związanej z zakresem merytorycznym, a w przypadku Komisji Budżetu i Finansów kompleksowo zapoznały się i pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Komisja rewizyjna, opiniując wykonanie budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok, oceniła w szczególności realizację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. W tym celu komisja skontrolowała sprawozdania finansowe, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zaciągnięte zobowiązania Kalisza Miasta na prawach powiatu w 2014 roku i poręczenie. Szczegółowej kontroli poddała wydatki z tytułu udzielania z budżetu miasta dotacji za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej 188. Wydatki bieżące w okresie 1 października 2014 30 listopada 2014 roku dokonane przez Zarząd Dróg Miejskich Kalisza. Kwestii informacji o stanie linii Kalisza Miasta na prawach powiatu komisja przeprowadziła kontrolę zgodności danych zawartych w informacji o stanie linii Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku w zakresie rozdziału 3. Mienie w układzie podmiotowym, rozdziału 5. Mienie powierzone jednostkom organizacyjnym, rozdziału 6. Dochody z mienia uzyskane w okresie 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku oraz załącznika nr 1 pod nazwą Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne z danymi zawartymi w bilansach i zestawieniach obrotów i sal jednostek organizacyjnych miasta Kalisza oraz materiałami źródłowymi sporządzonymi przez jednostki na potrzeby opracowania informacji o stanie mienia. Komisja oceniła pozytywnie zarówno rzetelność sporządzonego bilansu wykonania budżetu, jak i prawidłowość prowadzonej rachunkowości budżetowej i okresowej sprawozdawczości finansowej. W celu wypracowania swojej opinii komisja przeanalizowała opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez prezydenta miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Komisja rewizyjna nie stwierdziła naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, czy też istotnych przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Prezydent miasta Kalisza, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Proszę o zabranie głosu prezydenta Grzegorza Sapińskiego i odniesienie się do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdania finansowego miasta Kalisza za 2014 rok, informacji o stanie gminy Kalisza miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Bardzo proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak tu już wcześniej wspominał pan radny, sytuacja jest trochę nienaturalna, no bo wiadomo, że kto inny był moim poprzednikiem, absolutorium jest udzielane mnie, ale ponieważ jest to, możemy to potraktować jako czynność techniczną, a zatem ciągłość władzy samorządowej jest i musimy czynić swą powinność. Sprawozdanie prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2014 rok. Tak jak już mówiłem, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado Miejska, szanowni państwo, drodzy kaliszanie, pragnę niniejszym przedstawić Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Rada Miejska Kalisza uchwaliła budżet na 2014 rok. Uchwała numer 42/578 na 2013 z 20 grudnia 2013 roku w wysokości dochody 453 850 000 223 zł 71 groszy, wydatki 472 810 000 871 zł 72 groszy. Na przestrzeni minionego roku budżet ten był 11-krotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 26-krotnie zarządzeniami prezydenta miasta Kalisza, co spowodowało, że ostatecznie budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 464 456 502 zł 50 groszy, natomiast po stronie wydatków kwotą 497 372 367 zł i 95 groszy. W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2014 roku zwiększył się o kwotę 10 606 298 zł 79 groszy, to jest o 2,3%. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 24 561 496 zł 23 groszy, to jest o 5,2%. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 13 986 746 zł 44 grosze i stanowił na koniec ubiegłego roku kwotę 32 947 394 zł 45 groszy. Zwiększenie deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Faktycznie wykonany deficyt wyniósł jednak kwotę 13 158 540 zł 36 groszy. Wysoka Rada. W 2014 roku wykonano dochody w kwocie 455 364 964 zł 59 groszy, co stanowi 98% ustalonego planu. W tym dochody bieżące pozyskano w wysokości 425 902 778 zł 50 groszy, co stanowiło 103% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 29 462 186 zł 5 groszy, co stanowiło 74,3% planu. Wykonane wydatki Kalisza ogółem stanowiły kwotę 468 523 504 zł i 91 groszy, to jest 94,2% założonego na 2014 rok planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 392 790 zł i 30 groszy, co stanowi 96,6% ustalonego planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 75 733 446 zł 61 groszy, to jest 83,4% planu.
W wyżej wymienionych kwotach zrealizowanych wydatków mieszczą się również wydatki, które nie wygasły z upływem 2014 roku, a są realizowane w bieżącym roku budżetowym w łącznej kwocie 2 411 753,60 zł. Tym wydatki majątkowe 2 192 898,60 zł. W 2014 roku dochody własne uzyskano w kwocie 410 803 104,25 zł, to jest 98,2% ustalonego planu. Na powyższą kwotę składają się głównie subwencje 138 541 071 zł, to jest 100% planu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 99 040 444 zł, to jest 101,1% planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT 7 955 102,03 zł, to jest 88,4% planu. Podatek od nieruchomości 53 029 548,69 zł, to jest 97,3% planu. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 930 387,14 zł, 99,7% planu. Podatek od środków transportowych 5 126 693,87 zł, to jest 113,9% planu. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych, dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego 16 952 598,25 zł, to jest 98,1% planu. Środki z Unii Europejskiej pozyskane jako refundacja wydatków poniesionych przy inwestycjach drogowych oraz na realizację innych unijnych zadań bieżących to 9 608 009,04 zł, czyli 49,4% planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano 96,6% planu. Panie i Panowie Radni, w strukturze wydatków Kalisza najwięcej środków finansowych przeznaczono dla działów 801 oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza, 37,8% planu, 852 pomoc społeczna i 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 17,9%. 600 to transport i łączność 17,1%, 750 administracja publiczna 7,4%, 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,1%, 630 turystyka, 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 kultura fizyczna 5%, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,9%. Oceniając przebieg realizacji inwestycji, stwierdzić należy, że spośród 98 zadań najwięcej środków finansowych pochłonęły zadania drogowe realizowane przy współudziale środków unijnych. To jest przebudowa drogi krajowej nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ulicy Łódzkiej od mostu na rzece Swędrin do granic miasta. 10 826 585,72 zł, to jest 93,3% planu. Przebudowa ciągu ulic Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej w Kaliszu 21 466 407,35 zł, to jest 68,8% planu. I budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym w Kaliszu etap pierwszy 7 299 892,96 zł, to jest 100% planu. Wysoka Rado. W 2014 roku zrealizowano plan wydatków ogółem 94,2%, przy czym nieco powyżej 15 milionów nie wykonano wydatków majątkowych, a niemalże 14 milionów stanowiło oszczędności na wydatkach bieżących. Na powyższą sytuację dotyczącą wydatków bieżących m.in. miały wpływ po pierwsze mniejsze niż zakładano wykonanie budżetu 98,7% w dziale 801 oświata i wychowanie i dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, co wynikało m.in. z oszczędności na energii w jednostkach podległych Wydziałowi Edukacji z uwagi na łagodną zimę oraz wprowadzenie codziennego monitoringu zużycia energii przez firmę REUS. Oszczędności były 814 000 zł.
mniejszego niż zakładano wykonania dotacji w przedszkolach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych z uwagi na frekwencję, oszczędności 247 tysięcy zł, niewykorzystanie dotacji celowych na stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną, niewykorzystana kwota około 316 tysięcy zł, mniejszego wykonania programów unijnych około 93 tysiące zł i sprowadzenia oszczędnej gospodarki na pozostałych wydatkach rzeczowych. Po drugie, brak konieczności uruchomienia poręczeń udzielonych przez Kalisz, a przypadających do spłaty w 2014 roku, to jest 1 855 tysięcy złotych. Po trzecie, oszczędności na wydatkach związanych z obsługą długu, odsetki 757 tysięcy. Brak konieczności uruchomienia rezerwy zaplanowanej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, 1 050 tysięcy. Ustalenie wyższego planu przez Wojewodę Wielkopolskiego niż faktyczne potrzeby na części zadań realizowanych w ramach wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, około 1 412 tysięcy. Brak możliwości wypłaty części wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Inwestpark spółka z o.o. 320 niecałe 2000 zł. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na działalność filii Domu Dziecka przy ulicy Hanki Sawickiej, gdyż filia nie rozpoczęła funkcjonowania, około 180 tysięcy zł. Oszczędności w zakresie usług opiekuńczych w związku z rezygnacją osób uprawnionych bądź zgonem lub umieszczeniem w DPS osób uprawnionych około 50 tysięcy zł. Oszczędności powstały w związku z pozyskaniem dodatkowych środków od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych na wydatki ponoszone przez MOPS dotyczące zasiłków stałych około 630 tysięcy zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne płacone za uprawnionych około 40 tysięcy zł. Oszczędności na wydatkach przeznaczonych na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej około 187 tysięcy zł. Panie i Panowie Radni, w 2014 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykupiono obligacje komunalne w łącznej wysokości 23 918 948 zł i 71 groszy. W 2014 roku pozyskano przychody w wysokości ogółem 42 879 596 zł i 72 groszy. Kwotę 2 879 596 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu, druga transza. Kwotę 40 milionów tytułem emisji obligacji komunalnych. W 2014 roku kwotę 13 986 746 zł 44 grosze stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i zostały wprowadzone do budżetu. W ubiegłym roku budżetowym nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zobowiązania miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2014 roku wynosiły 180 506 364 zł i 65 groszy. Są to zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych 64 miliony 300 i długoterminowych kredytów i pożyczek 116 206 364 zł i 65 groszy. Wysoka Rada. W 2014 roku została zachowana tzw. złota reguła wynikająca z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2014 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. Od 2014 roku zaczął obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany według wzoru z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowymi zasadami dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy lub równy od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnice między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa. Im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa miasta. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. W trakcie 2014 roku margines bezpieczeństwa zwiększył się o 2,1%. Jednocześnie należy
zwrócić uwagę, że wykonanie budżetu na 2014 rok wpłynęło na znaczną poprawę poziomu marginesu bezpieczeństwa w 2017 roku, o którym była mowa w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kalisza. Tutaj jest odpowiedni numer uchwały z 15 grudnia 2014 roku. Ponadto na wszystkich komisjach były omówione sprawozdania finansowe, czyli były to bilans wykonania jednostek samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej i zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu. Sprawozdania finansowe zostały przeanalizowane także przez RIO, która nie miała uwag. Do sprawozdania, które Państwu przedłożono, była załączana informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z artykułem 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Ona również była analizowana przez wszystkie komisje i RIO. Uwag nie wniesiono. Jeszcze kilka istotnych danych, które są zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego. Wartość netto majątku ogółem w 2014 roku jest wyższa w porównaniu do roku poprzedniego ponad 6%, czyli w ujęciu wartościowym 90 213 661 zł. Na jednego mieszkańca Kalisza przypada mienie w wysokości 15 250 zł. W okresie poprzednim była to kwota 14 209. Główne pozycje w strukturze majątku trwałego miasta to obiekty inżynierii lądowej i wodnej niespełna 25%, drogi i mosty ponad 28%, grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego 23,5% niespełna, budynki i lokale ponad 18%. Udział tych pozycji w strukturze jest porównywalny do ich udziałów w roku poprzednim. Ponad połowa majątku znajduje się w zarządzie jednostek budżetowych, ponad 52%, w tym zarząd dróg miejskich 43%. W zarządzie Urzędu Miejskiego znajduje się 39% majątku, a ponad 8% w zakładach budżetowych. Myślę, że już wystarczy. Zatem mam nadzieję, że Wysoka Rada przychyli się do wniosku o udzielenie prezydentowi miasta absolutorium za 2014 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezydentowi. W poprzednim punkcie porządku obrad pani skarbnik Irena Sawicka przedstawiła uchwałę w sprawie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia przedłożonym przez prezydenta miasta Kalisza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, które wpłynęło do Kancelarii Rady Miejskiej 5 maja 2015 roku. Z uchwałą, stosownymi opiniami oraz innymi dokumentami wymaganymi statutem miasta zapoznali się Państwo na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Kalisza. Wysłuchali Państwo również pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej Kalisza w odniesieniu do wykonania budżetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Ponadto na posiedzeniach merytorycznej komisji i dziś na sesji Irena Sawicka, skarbnik miasta, odniosła się w szczegółach do opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za 2014 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 3 czerwca tego roku przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Proszę Martina Zmudę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie przedmiotowego wniosku. Uchwała nr 00121902/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za 2014 rok. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, oraz artykuł 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami.
Komisja rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza w składzie: Martin Zmuda przewodniczący, Tomasz Grochowski członek, Adam Koszada członek, Piotr Lisowski członek, Kamila Majewska członek, Stanisław Paraczyński członek, Roman Piotrowski członek, Tadeusz Skarżyński członek, Magdalena Spychalska członek, Krzysztof Ścisły członek, Dariusz Witoń członek oraz Małgorzata Zarycka członek pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Kalisza Miasto na prawach powiatu za 2014 rok i wnioskuje o udzielenie panu Grzegorzowi Sapińskiemu, prezydentowi miasta Kalisza, absolutorium za 2014 rok. Wszyscy członkowie komisji się pod tą uchwałą podpisali. I uzasadnienie do uchwały nr 0012192/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za 2014 rok, skierowanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zespół w Kaliszu za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza na tym posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok w oparciu o sprawozdanie prezydenta miasta Kalisza z wykonaniu budżetu za 2014 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe miasta Kalisza za rok 2014, informacje o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz w oparciu o kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie panu Grzegorzowi Sapińskiemu, prezydentowi miasta Kalisza, absolutorium za 2014 rok. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 12 radnych. W posiedzeniu dnia 2 czerwca 2015 roku uczestniczyło 10 członków. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: za udzieleniem absolutorium 10 głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium 10 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Miejskiej Kalisza powierza się przewodniczącemu komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeciwko? Przeciwko? Zero. Odczytać na kapit jeszcze raz, panie przewodniczący? To jeszcze raz odczytam to na kapit. Przepraszam, jeżeli się przejęzyczyłem. W skład komisji rewizyjnej wchodzi 12 radnych. W posiedzeniu dnia 2 czerwca 2015 roku uczestniczyło 10 członków. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: za udzieleniem absolutorium 10 głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. W dniu 11 czerwca 2015 roku wpłynęła odpowiedź: uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za 2014 rok, którą otrzymaliście państwo wcześniej do przeanalizowania. Odczytam państwu tę uchwałę. Uchwała nr SO/0955/47/1K(a)/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za rok 2014. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 roku ze zmianami w składzie, przepraszam. Przewodnicząca Zofia Kowalska, członkowie Zbigniew Czołnik, Teresa Marczyk. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1990 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, dziennik ustaw, przeczytam już, z 2012 roku, pozycja
1113 ze zmianami artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, ustalił, co następuje. Przy piśmie z dnia 2 czerwca 2015 roku, wpływ 3 czerwca 2015 roku, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza przedłożył uchwałę numer 0012.1.92.2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za 2014 rok. W treści wniosku Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok i wniosła o udzielenie panu Grzegorzowi Sapińskiemu, prezydentowi miasta Kalisza, absolutorium za 2014 rok. Z dołączonej opinii wynika, że komisja na swym posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku przeanalizowała wykonanie budżetu za 2014 rok w oparciu o przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdanie finansowe miasta Kalisza za 2014 rok, informację o stanie mienia komunalnego. Zapoznała się także z uchwałą składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Podstawą do wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za 2014 rok były także wyniki kontroli przeprowadzonych przez komisję. Komisja wskazała podstawowe wielkości budżetu, to jest wykonanie dochodów i wydatków ogółem, bieżących i inwestycyjnych, deficytu budżetowego. Komisja podała przedmiot i zakres przeprowadzonych przez nią kontroli dotyczących wykonania budżetu oraz wyniki tych kontroli. Kontrolę dochodów budżetowych oparła o sprawozdania RB27 i RBNDS za 2014 rok. Szczegółowej kontroli poddała wpływy z podatku od środków transportowych, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując ich wykonanie i zaległości na koniec okresu. Sprawdziła zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, spełnienie artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania finansowego jednostki ani do informacji o stanie mienia jednostki. W konkluzji Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2014 rok. Odnosząc się do wyrażonej przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu za 2014 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za 2014 rok, skład orzekający stwierdza, co następuje. Komisja Rewizyjna, opiniując wykonanie budżetu za 2014 rok, przedstawiła przedmiot i zakres analizy oraz dokumenty poddane ocenie i kontroli. Wśród przeprowadzonych kontroli była kontrola wydatków dokonana w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu. Skład orzekający podnosi, iż kontroli w Zarządzie Dróg Miejskich Komisja Rewizyjna może dokonywać w każdym czasie. Jednakże jego działalność finansowa nie może stanowić podstawy do oceny wykonania budżetu przez organ wykonawczy. Zarząd Dróg jest odrębną jednostką budżetową i zgodnie z przepisem artykułu 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to kierownik jednostki jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Stwierdzenie zawarte w treści uchwały Komisji Rewizyjnej dotyczące wniosku o udzielenie absolutorium panu Grzegorzowi Sapińskiemu, prezydentowi miasta Kalisza, w świetle niżej podanych przepisów nie jest poprawne. Instytucja absolutorium jest bezpośrednio związana z wykonywaniem budżetu przez umocowanie ustawowe organu wykonawczego niezależnie od okresu i osoby, która faktycznie realizowała zadania w trakcie roku budżetowego. Przedmiotem oceny jest wykonanie budżetu, za prawidłowość którego ponosi odpowiedzialność organ wykonawczy. W
Zatem instytucję absolutorium odnieść należy do organu wykonawczego, a nie do imiennie wskazanej osoby. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Kalisza absolutorium za 2014 rok jest sporządzony zgodnie z przepisami prawa i uzasadniony z wyżej wymienionymi uwagami. Przewodnicząca składu orzekającego Zofia Kowalska. Jeszcze jest pouczenie od składu uchwały składu orzekającego. Służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ulica Zielona 8, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. W tym punkcie bardzo proszę, pierwszy zgłosił się pan Dariusz Igan. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu miasta Kalisza za 2014 rok. Znamy treść opinii Komisji Rady Miejskiej Kalisza, w tym Komisji Rewizyjnej. Przeanalizowaliśmy, jak co roku, wystąpienia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nadszedł czas na dyskusję. A jeszcze powinienem dodać, zadaliśmy pytania i otrzymaliśmy od pani skarbnik odpowiedzi. Niezależnie jakie słowa za chwilę wybrzmią na tej sali, ostateczny wynik głosowania za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta za 2014 rok można niemal ze stuprocentową pewnością przewidzieć. Radni Platformy Obywatelskiej Wszystko dla Kalisza zagłosują za udzieleniem absolutorium, bo byli autorami budżetu Kalisza za 2014 rok i przez 11 miesięcy ubiegłego roku odpowiadali za jego realizację. Głosując przeciw, wystawiliby sobie negatywną opinię. Choć taką negatywną opinię przedmiotowej koalicji Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszeń Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza wystawili już im wyborcy jesienią ubiegłego roku, zmieniając prezydenta miasta Kalisza i poprzedni układ w Radzie Miejskiej Kalisz. W dużo gorszej sytuacji są radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Prawa i Sprawiedliwości, którzy w grudniu 2013 roku zagłosowali przeciw słabemu budżetowi Kalisza na 2014 rok, wskazując w dyskusji przed jego uchwaleniem na wiele merytorycznych błędów. I oczywiście podczas sesji budżetowej zagłosowali przeciw. Dziś głosując przeciw udzieleniu absolutorium dla prezydenta miasta Kalisza za 2014 rok, tak naprawdę ukaralibyśmy za działania poprzedniej ekipy nowo wybranego prezydenta miasta Kalisza, którego mieszkańcy obdarowali dużym zaufaniem i wybrali na 4-letnią kadencję. W związku z powyższym, w tej specyficznej sytuacji, Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosuje dziś za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Kalisza za 2014 rok. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie, Państwo Prezydenci, Szanowni Radni. Radni Wspólnego Kalisza w zasadzie nie mieli wpływu ani na tworzenie, ani na realizację budżetu w 2014 roku. Jako członkowie Komisji Rewizyjnej pracowaliśmy w zespołach kontrolnych, które badały poszczególne kwestie związane z realizacją budżetu i nie wnosimy żadnych uwag. W związku z powyższym, jak również w oparciu o stosowne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kalisza, Klub Radnych Wspólnego Kalisza będzie głosować za udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta Kalisza. Dziękuję bardzo. W 2014 roku realizacja budżetu miasta przebiegała zgodnie z założeniami określonymi przez prezydenta pana doktora Janusza Pęcherza. Natomiast w miesiącu grudniu
była kontynuacją, już kontynuowana przez pana prezydenta Grzegorza Sapińskiego. Budżet miasta Kalisza po stronie dochodów został wykonany w 98%, a po stronie wydatków w 94,2%. W 2014 roku dochody bieżące wykonano pod założony plan, natomiast nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych, w tym dotacji unijnych, na inwestycje drogowe. Wydatkowanie środków budżetowych przebiegało w sposób zgodny z przepisami prawa, o czym świadczy pozytywna opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych inwestycji. Plan wydatków majątkowych wykonano w 83,4%. Z wykonania budżetu za 2014 rok jesteśmy zadowoleni, ponieważ był korzystny dla mieszkańców naszego miasta. Umożliwił m.in. realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wykonanie istotnych zadań inwestycyjnych. Jest to absolutorium dla pana prezydenta Janusza Pęcherza, ponieważ w grudniu, po objęciu prezydentury przez pana Grzegorza Sapińskiego, nie nastąpiły istotne zmiany w budżecie. Dlatego Klub Radny Wszystko dla Kalisza zagłosuje za absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczerze, proszę Państwa, to mieliśmy w ogóle występować dzisiaj podczas tego absolutorium. To nie jest wystąpienie, to jest porządek obrad roboczy, który sobie odhaczałem pewne rzeczy i tylko notowałem najciekawsze sentencje. Bardzo normalne, zdrowe, dobre, rzeczowe wystąpienie pani radnej Zarzyckiej. Natomiast pan Witon jak zwykle opowiada rzeczy całkowicie wzięte i oderwane od rzeczywistości. Czy pan słyszał wystąpienie prezydenta Sapińskiego? Czy pan słyszał te wartości i te określenia, które były wymawiane? Gospodarnie, oszczędnie, prawidłowo, dobrze. Skalę oszczędności, jakie występowały poprzez pozyskanie środków zewnętrznych, skalę oszczędności na wydatkach bieżących 14 minut. Słyszał pan te rzeczy? Czy tak całkowicie jest... Koncentrujmy się na absolutorium, dobrze? Ale mówiłem o kwotach, 14 milionach, o oszczędnościach na wydatkach bieżących, o pozyskaniu środków od wojewody, oszczędności na polityce społecznej. To nie odnosi się do poprzedniego budżetu? Mówię o budżecie. Proszę Państwa, ten budżet był bardzo dobrze wykonany, tak samo jak był bardzo dobrze zaprojektowany i uchwalony. I naprawdę dziwię się takim słowom, a życzę temu miastu, bo nie Państwu, temu miastu życzę, żeby kolejne były równie dobrze projektowane, uchwalane, a potem wykonywane. I naprawdę, jeżeli mówimy, że ktoś komuś, wyborcy postawili czerwoną kartkę, to Panie Radny Witoń, to niech Pan spojrzy, w jaki sposób SLD się wczołgało do tej Rady Miejskiej, jakie ma wyniki teraz. I przy takiej polityce oderwanej od rzeczywistości i omówieniu rzeczy, które nie mają odzwierciedlenia w liczbach, faktach i zdarzeniach, no to już Państwo też swoją informację do końca pogrzebiecie. A ja Państwu dziękuję bardzo za to, że będziecie głosowali teraz za udzieleniem absolutorium, za bardzo dobre wykonanie poprzedniego budżetu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, chciałem tylko jedno zdanie. Ja chciałem przypomnieć
radnemu Grodzińskiemu, że w okręgu wyborczym numer 3 odnotowałem drugi wynik wyborczy, a nie tak jak pan mówi, ślizgnąłem się. Najlepszy wynik w tym okręgu wyborczym miał radny Gabrysiak, na drugim byłem ja z mojego klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmawiamy o absolutorium. Bardzo proszę, pan radny Darczyński. Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, skoro już wszystkie kluby zabrały głos, to też kilka słów, które sobie tutaj napisałem. Otóż, Szanowni Państwo, za chwileczkę przejdziemy do głosowania na temat budżetu za 2014 rok. No, jeżeli chodzi o tą analizę pod kątem księgowości, to nie jest ona właściwa, co potwierdza również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej czy Komisji Rewizyjnej. Natomiast co do wytatkowania treści zadań, jakie poprzednia władza realizowała, mamy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości nieco odmienne zdanie. Uważając tym samym, że pewne sprawy dla mieszkańców Kalisza są ważniejsze niż te, których realizacji podjął się były prezydent. Do takich zadań możemy zaliczyć na przykład brak postępu w budowie dróg osiedlowych czy rozwój przedsiębiorczości. Tutaj też nie widzieliśmy poprawy, a wręcz pogorszenie się sytuacji, o czym świadczą mniejsze wpływy z podatku CIT. Oczywiście można to tłumaczyć ogólną złą sytuacją gospodarczą kraju, jednak wiele samorządów potrafiło sobie z tym poradzić, no Kalisz niestety nie. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że ten budżet był konstruowany w minionej kadencji i obecnie rozpatrujemy go w innej rzeczywistości, którą tworzy nowa Rada Miejska, jak i zmieniony skład koalicji rządzącej i opozycji. Po 12 latach rządu byłego pana prezydenta trudno dopatrzyć się długofalowej polityki w zakresie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy czy realizacji ambitnych planów dotyczących dochodów miasta. Co prawda byliśmy świadkami rozbudowy ciągu ulic, czy też oddania galerii Amber, ale czy to ma być jedyna oferta dla mieszkańców? Czy rok 2014 był rokiem wykorzystanych szans? Czy zrobiono naprawdę dostatecznie dużo, by podnieść poziom życia naszych mieszkańców? Był to przede wszystkim rok wyborczy, gdzie chętnie zaciągano długi, aby wydawać pieniądze na nie do końca przemyślane inwestycje, takie jak choćby budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, która, jak wiecie Państwo, w ocenie mieszkańców nie jest dobrze postrzegana. Dzisiaj, analizując wykonanie budżetu za rok 2014, oceniamy go bardziej pod kątem różnego rodzaju wykresów i tabelek czy cyfr, które zazwyczaj się zgadzają. Dlatego niechętnie akceptujemy go, zdając sobie sprawę, że pod względem idei traktowania budżetu miasta jako funduszu wyborczego wypowiedzieli się mieszkańcy Kalisza w listopadzie ubiegłego roku, wybitnie wyrażając swoje zdanie o jego twórcach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę. W oparciu o artykuł 271. W oparciu o artykuł 271 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych pozytywne opinie wszystkich komisji radnych oraz odczytaną uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Kalisza. Przypominam jednocześnie, że zgodnie z artykułem 28a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym gospodarka finansowa gmin jest jawna, wobec czego
przedmiotową uchwałę podejmujemy w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Proszę zatem Wysoką Radę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście dziękuję uprzejmie za udzielenie mi absolutorium, chociaż no, zdajemy sobie sprawę, że była to techniczna czynność, ale jednak dziękuję uprzejmie. Przepraszam, że no właśnie nie udzieliłem głosu, a dziękuję za głos, panie prezydencie. Dziękuję. Przechodzimy do porządku obrad. Ad 8. Udzielenia pomocy finansowej gminie Opatówek na realizację zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna, ulica Wiosenna. Postanawia się udzielić pomocy finansowej na rzecz gminy Opatówek z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego związanego z przebudową nawierzchni drogi gminnej ulicy Wiosennej w miejscowości Tłokinia Kościelna, ponieważ ulica ta znajduje się na granicy gminy Opatówek i miasta Kalisza i służy mieszkańcom zarówno gminy Opatówek, jak i miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju Gminy Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 9. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Zaproponowane zmiany w statucie Kalisza dotyczą doprecyzowania zapisów w sprawie tajnego głosowania i związane są ze zbliżającymi się wyborami ławników do Sądu Powszechnego. Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisz. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Przewodnicząca, Magdalena Zbychalska, Przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego. Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Po raz kolejny przychodzi mi zabrać głos w sprawie statutu miasta Kalisza. O tym, że koniecznie niezbędne jest dokonanie zmian w obecnym statucie, koalicja i opozycja mówiła już od początku kadencji. Jako przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Rad Osiedlowych podjęłam się tego trudnego zadania. Powołałam zespół statutowy, który zobowiązał się do opracowania wspólnie z Biurem Radców Prawnych nowego statutu miasta Kalisza. W maju bieżącego roku Biuro Radców Prawnych na prośbę przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, ale także moją, przygotowało wstępną wersję nowego statutu, która została przekazana drogą mailową radnym celem zgłoszenia niezbędnych zmian. Niestety do dnia dzisiejszego zarówno na moje ręce, jak i do Kancelarii Rady Miejskiej nie wpłynęły praktycznie żadne propozycje. Dlatego pomimo moich zapowiedzi i szczerych chęci nie udało się zakończyć prac nad nowym statutem. W związku z zaistniałą sytuacją po raz drugi zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do obecnego statutu, czego wynikiem jest wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie tajnego głosowania. Określenie jasnych i przejrzystych zasad w paragrafie 42 statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu jest niezbędne z uwagi na zbliżające się głosowanie w sprawie wyborów na ławników. Dlatego bardzo proszę o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Prawa,
Miejskiej Kalisza. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Jeden głosów i tyle osób jest na sali. Nie ma głosów wstrzymujących, nie ma przeciwnych. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. A 10. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Podjęcie uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 2 pod nazwą wykaz przedsięwzięć do UPR-u, które wprowadzono na podstawie wniosku naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta Inwestycji, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, kierownika Biura do Spraw Promocji i Informacji Miejskiej oraz kierownika Biura Obsługi Inwestora i partnera społecznego. Autopoprawkę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029 otrzymaliście Państwo 22 czerwca. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie panią Irenę Sawicką, skarbnika miasta. Szanowni Państwo, wiadomo, że wszelkie zmiany, które wprowadzane są do uchwały w sprawie zmian w budżecie, a jeżeli dotyczą zadań realizowanych w okresie dłuższym niż jeden rok, bądź zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, muszą być wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. I tak tutaj po sporządzeniu projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej do uchwały budżetowej jest autopoprawka. Wobec powyższego musi być również ta autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej i zawiera te zadania, które są w autopoprawce do uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ja tylko powiem, że są tutaj w tej autopoprawce do tej wieloletniej prognozy finansowej wpisane takie zadania jak regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ulicy Zachodniej. I tutaj zmniejszane są nakłady finansowe w każdym bądź razie w roku 2014, ale zwiększa się te nakłady finansowe w kolejnych latach, czyli w roku 2015 i w 2016. Drugie zadanie, które znalazło się w autopoprawce wieloletniej prognozy finansowej, to jest przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających i zwiększa się limit w roku 2015. Kwota 17 835 zł i zmniejsza się limit zobowiązań. I jeszcze jedno zadanie, które znalazło się w autopoprawce. Bezpośrednie przedsięwzięcie pod nazwą bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim miasto Kalisz. Zmniejszone są łączne nakłady i jest to uwzględnione w autopoprawce do zmian w budżecie, a związane to jest z pismem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, który zatwierdził modyfikację wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu polegającą na zmniejszeniu ogólnej wartości projektu. Zadanie to jest z udziałem środków unijnych i dlatego znalazło się w autopoprawce do wieloletniej prognozy finansowej. Wszystko. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowała w części merytorycznej Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła i pozytywnie przegłosowała w części merytorycznej Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej. Natomiast całością projekt uchwały wraz z autopoprawką przegłosowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie najpierw proszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za? Proszę przeliczyć to zmiana przysła. Kto się wstrzymał?
wraz z załogą prawną, która została przyjęta, głosujemy całą uchwałą. Kto jest za? Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Art. 11. Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2015 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektora Domu Pomocy Społecznej, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, komendanta Miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej oraz przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Projekt uchwały szeroko omówiony został na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 23 czerwca 2015 roku, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego oraz Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza wypracowały wniosek dotyczący przedmiotowego projektu uchwały. Bardzo proszę panią Kamilę Majewską, przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza, o odczytanie treści wniosku. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wniosek numer 0012.2.61.2015 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku po szczegółowym przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok wraz z autopoprawką wnioskuje o wykreślenie z wyżej wymienionego projektu uchwały wniosku numer WR /RRD.3020.2.2015 Naczelnika Wydziału Finansowego dotyczącego zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 Urzędy Gmin, Miast i Gmin na prawach powiatu o kwotę 3 miliony złotych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, a związanego z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 152/186 magazyn M/14. Powyższe wnioski przyjęły również dwie kolejne jeszcze komisje, Komisja Prawa i Komisja Rozwoju. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Podobne wnioski, znaczy tej samej myśli, przepraszam, nie podobne, to jest Komisja Prawa i Komisja Rozwoju. Proszę Państwa, przewodniczący, czy pan wnioski? To jest ten sam wniosek, tak? Szanowni Państwo, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. To znaczy nie. Kończę Komisji Środowiska, bo to jest wniosek tej. Dobrze, to dokończę tylko, że ten wniosek, to znaczy ten projekt uchwały był także przedmiotem obrad Komisji Środowiska. Komisja Środowiska zaopiniowała wniosek pozytywnie. Cały wniosek, tak? Pozytywnie. Natomiast trzy komisje złożyły wniosek, który przedstawiła teraz pani przewodnicząca Komisji Budżetu. A więc mamy taką sytuację, że jedna Komisja Środowiska pozytywnie wniosek projekt uchwały, a trzy komisje złożyły. Czy wszystko jest jasne? Myślę, że to jest tak na bieżąco, że wszystko jest jasne, bo nie chcę po prostu przedłużać, żeby wszyscy czytali. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Proszę pozostać. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym moim wystąpieniem uciąć wszelkie spekulacje, ponieważ po burzliwej dyskusji na połączonych komisjach pojawiły się już nagłówki i takie informacje w mediach, że radni są przeciwko pomysłowi prezydenta. Więc chciałbym uprzejmie wszystkim przypomnieć, iż po tej, że
burzliwej dyskusji wystąpiłem do radnych koalicji z prośbą, ażeby się wstrzymali i nie głosowali, tylko pozwolili wziąć odpowiedzialność za przeforsowanie tego wniosku osobom, które ten wniosek skonstruowały i którego poparły. A już mówię dlaczego. Bo jak już pan przewodniczący wspomniał, projekt uchwały o zmianach w budżecie, zawierający również ten aspekt 3 milionów złotych na ewentualne wykonanie zastępcze odnośnie niebezpiecznych odpadów ze Szczypiorna, Komisja Środowiska przegłosowała pozytywnie, no bo jakże mieli się zachować przedstawiciele Komisji Środowiska, którzy mają dbać o to, żeby o to środowisko w Kaliszu dbać. Ale ponieważ pojawiały się insynuacje, jakoby prezydent miasta chciał coś przeforsować, ponieważ właściciel tychże magazynów wpłacił na kampanię prezydencką 5000 zł, co zrobił legalnie, powtarzam, jawnie, ponieważ nikt tego nie ukrywał, no to z jednej strony boję się pomyśleć, co musiałby obiecać mój konkurent, skoro na jego kampanię wpłacali niektórzy po 25000, skoro ja miałbym coś zrobić w wysokości 3 milionów za 5000 wpłatę, no to, szanowni państwo, naprawdę włos się jeży na głowie i można już powieść pisać. Co prawda, oczywiście ludzie inteligentni odpowiednio odczytali to, że jest to komunikat urągający inteligencji normalnego człowieka, ale niektórzy próbują się w takie opowieści dalej bawić. Dlatego też, szanowni państwo, ja uważam tak, zaproponowaliśmy rozwiązanie, ażebyśmy byli przygotowani na ewentualne wywiezienie, unieszkodliwienie tych odpadów. Jeżeli nie będzie takiej woli Rady i radni koalicyjni wstrzymają się po to, żeby pozwolić radnym opozycyjnym zablokować te 3 miliony, ja w ramach swoich kompetencji, jeżeli by coś się wydarzyło, mam do dyspozycji kwotę 1 075 000 z małym tam jeszcze dodatkiem groszowym, z których możemy zabezpieczać w miarę możliwości sytuację kryzysową. Jeżeli by się jeszcze coś wydarzyło, że potrzebowalibyśmy więcej pieniędzy, w każdej chwili możemy zrobić sesję nadzwyczajną i poprosić o dodatkowe środki. I ja to przyjmuję, szanowni państwo, tak żeby nikt już więcej nie insynuował, że ktoś coś chce zrobić, bo ktoś komuś wpłacił. Od początku sytuacja była czysta. Myślę, że już na temat tych odpadów powiedziano tyle, kiedy one zostały przyjęte, czy poprzedni prezydent mógł podjąć inną decyzję, czy nie mógł, czy jak się okaże, że nie ma kto tego sprzątać, czy obecny prezydent będzie musiał to posprzątać. No po prostu tak jest, że wszyscy wiemy, iż ustawodawstwo zostało zmienione w tak zwanym międzyczasie i jest możliwość takich, a nie innych działań i powstawania skupisk, składowisk odpadów, powiedzmy to podejrzanych, no bo ciężko mówić wprost o tych bombach ekologicznych. I mam nadzieję, że również ci wnioskodawcy blokowania tych 3 milionów przedstawią jakiś plan działania, na przykład, że zaprzyjaźniony z nimi parlamentarzysta uruchomi legislację taką, żeby już więcej się to w żadnym miejscu w Polsce nie pojawiło, takie zagrożenie, że będzie szybka ścieżka przeprowadzona, bo ja bardzo bym chciał i tak jak już to mówiłem dzisiaj mediom, z całego serca bym podziękował, gdyby ktoś zdjął z Kalisza i bardzo wielu innych miast w Polsce taki oto problem. Dlatego też, tak jak powiedziałem, apeluję o to, żeby nie było żadnych dyscyplin klubowych, żeby każdy głosował jak uważa. Jeżeli ten wniosek jest podtrzymywany przez wnioskodawców, to proszę uprzejmie radnych koalicji, żeby się wstrzymali, żeby nie blokowali tutaj działalności opozycji. Dziękuję uprzejmie. Zgłosił się pierwszy pan Kołaciński, później pan radny Ścisły. W międzyczasie tylko, szanowni państwo, pozwolę sobie uzupełnić, że ten projekt uchwały wraz z tą poprawką w części tej merytorycznej pozytywnie przegłosowano.
sportu. Mówię o wszystkich tych komisjach. I wracamy do tematu, rozumiem, tak. Dziękuję panie przewodniczący. Ja się nie chcę jakby odnosić do tego tła politycznego, tych insynuacji i tak dalej, bo jestem z dala od takich rzeczy. Ja bym chciał bardzo merytorycznie i bardzo konkretnie. Otóż no była duża komisja, było bardzo wielu radnych. Dyskusja była burzliwa, ale merytoryczna. Jesteśmy po to, żeby się spierać na sali w dobrych rozwiązaniach dla tego miasta. Tak? I odniosłem takie wrażenie, patrząc na zdziwione twarze radnych koalicyjnych, jak z biegiem upływu czasu rozjaśniały się ich wątpliwości. Czy wniosek z tej dyskusji był taki, że pan prezydent chce w bardzo szybki i w moim przekonaniu i paru radnych też, w łatwy sposób, w najprostszy sposób wywieźć te odpady. My wiemy wszyscy, że tamtych odpadów nie powinno być. I tu jest pełna zgoda. Ale na zadane przeze mnie pytanie, czy pan prezydent zrobił wszystko, co w jego mocy, aby nie obciążać kieszeni Kaliszan tymi 3 milionami, od razu sobie zadaję pytanie, skąd prezydent wie, że to jest 3 miliony, nie 3800 czy 7. Tylko rezerwujemy 3. Też jest bardzo zadziwiające. O tych 3 milionach mówił już kiedyś radny Witoń na pierwszym posiedzeniu komisji rewizyjnej, gdzie był temat odpadów i tak dalej. Wspominał, że będzie to problem, który będziemy musieli usunąć. Są kwoty od 3 milionów do 10, w zależności kto to tam to wyliczał. Tak mniej więcej to było, tak? Tak to było. Słuchajcie, na pierwszym posiedzeniu komisji rewizyjnej nowej władzy. Czy to nie daje do myślenia? Trzeba te odpady usunąć. Dlatego to zostało zdjęcie tej kwoty 3 milionów złotych. Można powiedzieć, zdejmujemy teraz, ale mamy z tyłu głowy, że mamy jeszcze wolne środki i możemy przeznaczyć na to w przyszłości. Jeżeli przez okres wakacyjny będzie przeprowadzany dialog techniczny, będzie można poznać faktyczną cenę. W międzyczasie wiem, że się toczą rozmowy, korespondencja między nadrzędnymi instytucjami związanymi z ochroną środowiska, a może będzie taka sytuacja, że ktoś te pieniądze nam zrefunduje. I taka jest idea tego. I prośba jest do państwa wszystkich, żebyście się przed głosowaniem zastanowili. A wstrzymywanie się od głosu, jakbyście byli przekonani, że to jest słuszne i trzeba te pieniądze zarezerwować, to byście ten wniosek obalili, a wstrzymanie się no jest potwierdzeniem, że się z tym zgadzacie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak, bardzo proszę, panie prezydencie, że ręce się zgłaszają. Myślę, że w tym temacie każdy z nas pieniądze. Ja tylko jedno zdanie, panie przewodniczący. Chciałbym, żeby państwo radni powiedzieli się, czy pan Kołaczyński dobrze czyta w waszych myślach, czy źle, czy ja przekonywałem kogoś i tak dalej. Natomiast chciałbym również, żeby, jeżeli jest taka konieczność, żeby pani naczelnik Maciaszek od początku do końca znowu merytorycznie powiedziała, co zrobiliśmy, co zrobiła poprzednia władza, co obecna władza i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi. Prawdopodobnie do tego będziemy zmierzali, pani naczelnik. Natomiast panie prezydencie, bardzo dziękuję za wystąpienie, poprzednie wystąpienie, bo ono tak jakby troszeczkę wniosło więcej racjonalnego myślenia do tego wszystkiego, aczkolwiek pomijam ten wątek polityczny. Ja nie jestem radnym opozycji, co na pewno niektórych radnych koalicji zdziwi, jak również nie jestem radnym koalicji, co czasami u radnych opozycji wywołuje uśmiechy. Natomiast głosowałem w czasie posiedzenia Komisji Środowiska, której jestem członkiem, przeciwko, ale większością głosów oczywiście przeszło. Głosowałem na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji przeciwko i
tą swoją postawę podtrzymam, dlatego że jestem odpowiedzialny i biorę na siebie odpowiedzialność za to, że będę głosować przeciwko. Nie chcę się powtarzać ze swoimi racjami, żeby nie zabierać głosu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zważał się pan z tobą, kiedy szanowni. Aha, wchodzę, to bardzo proszę. Bardzo proszę o komunikację na sprawy politycznej i personalnej. To ważna sprawa, tak? Jak najbardziej, panie przewodniczący, tylko bardzo jestem zaniepokojony, bo pan Radosław Kołaciński mówi, że na pierwszym posiedzeniu komisji rewizyjnej Dariusz Witoń zabrał od razu głos, powiedział, że musimy to wywieźć, 50 milionów i tak dalej. Chcę tylko przypomnieć panu radnemu, że w komisji rewizyjnej, w której jeszcze wówczas mieliście swojego przewodniczącego, o ile dobrze pamiętam, została, do tej komisji wpłynęła skarga. Skarga mieszkańca na to, że ma między innymi pod oknami bombę ekologiczną. I do zbadania tej skargi został powołany zespół kontrolny, ale radni Platformy Obywatelskiej nie chcieli w nim pracować. W tym zespole kontrolnym uczestniczyli radny Magda Spychalska, był Adam Koszada i byłem ja. I wie pan o tym, że sprawdziliśmy, wykonaliśmy ogromną pracę. I wie pan o tym, że to nie był nasz wymysł o tym, że trzeba to wywieźć, tylko takie dokumenty i że wartość tego nie jest 3 miliony, jak pan teraz mówi. Tylko wynikało to z posiedzenia kierowanego przez pana prezydenta jeszcze Janusza Pęcherza. I podczas tamtego posiedzenia, to było posiedzenie z zakresu zarządzania kryzysowego, padło, że są to odpady wtedy niebezpieczne i że koszt ich utylizacji i wywiezienia wyniesie od 5 do 10 milionów. I takie są fakty, panie radny. I wie pan, że odpowiedzialni radni Komisji Środowiska wiedząc o tym, że mieszkańcy między innymi na jednej z rad osiedlowych, czyli na Radzie Osiedla, na której terenie są te chemikalia, zwracali się z prośbami do mieszkańców, co może potwierdzić pan Edward Prus z tego osiedla, zwracali się, żeby to wywieźć, żeby za ich oknami nie było bomby ekologicznej, bo oni wszyscy, tylko nie pan, jakimś dziwnym trafem na tym spotkaniu pana nie było. I wychodząc na oczekiwania mieszkańców, którzy boją się, że mają taką bombę ekologiczną, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. Wiemy, że tam nie ma odpadów radioaktywnych, ale co tam jest więcej, nie mamy informacji. Zareagowaliśmy, że należy zabezpieczyć, podkreślam jeszcze raz, zabezpieczyć w budżecie miasta środki, które na wypadek jakichś nieprzewidzianych sytuacji, nie wiem, pożaru, innych zdarzeń, żeby można było zadziałać i ten problem rozwiązać. Nikt nie mówił o tym, że chcemy to zrobić. I wie pan o tym, bo było to wielokrotnie podawane podczas tej komisji. I proszę nie wmawiać jakichś innych celów. Na Komisji Środowiska rzeczywiście po długiej dyskusji zagłosowaliśmy za, ale jeszcze raz podkreślam, za zabezpieczeniem środków na ewentualne wywiezienie, gdyby wyszedł problem. I jeszcze jedno zdanie powiem. Pamięta pan, że to był wniosek, może inaczej, że problem wyszedł z tego, że to projekt rządowy rządu Platformy Obywatelskiej, pana kolegów, spowodował ten problem. Wie pan o tym również, bo to też mówiłem na komisji, że między innymi poseł Leszek Aleksandrzak przytoczył wszystkie fakty z tego tematu w swojej interpelacji do Sejmu i zapytał się, czy znowu obowiązek wywiezienia zgodnie z prawem spłynie na Kaliski, na samorząd. I nie ma tam odpowiedzi, że nie. Niestety kolejny raz spłynie na Kaliski samorząd. I wie pan również, że podsekretarz stanu w ministerstwie, pan Janusz ostatnio odpowiedział, że ewentualna nowelizacja przepisów mających na celu ograniczenie przypadków, cytuję tutaj, w których legalni posiadacze odpadów porzucają je, jest w resorcie środowiska rozważana.
Jednakże ze względu na długość procesu legislacyjnego projektu rządowego niemożliwe jest jej pilne zrealizowanie. Można jednego dnia robić 2-3 czytania ustaw, jak mieliśmy chociażby wczoraj, tylko że a w przypisach środowiska, gdzie zagrażają te rzeczy ludziom, jakoś dziwnie państwo nie działają. Może trzeba zwrócić się do państwa kolegów, którzy jeszcze rządzą, mają większość ze swoimi koalicjantami w Sejmie, żeby zadziałać. Gwarantuję panu, że posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, moi koledzy, poprą ten wniosek. Dziękuję bardzo. Pełna zgoda, panie Dariuszu. Ta ustawa jest niedoskonała, wszyscy o tym wiemy. Wiemy pewnie, że niemożliwe będzie, żeby w szybkim procesie legislacyjnym ona została załatwiona. Natomiast po raz kolejny śmiem twierdzić, że nie wiem, na czym pan będzie za chwilę głosował. Te pieniądze nie idą na zabezpieczenie w razie czegoś. Te pieniądze idą na wywiezienie tych odpadów. Taka jest konkluzja. Na wywiezienie. Te pieniądze są znaczone po to, aby mógł być zorganizowany przetarg, bo bez tych pieniędzy taka procedura nie miałaby sensu i nie mogłaby się rozpocząć. Na tym polega wiedza na ten temat. My wiemy, że te odpady tam są i że trzeba to usunąć. To nie są wirtualne środki, które gdzieś sobie wrzucamy i mówimy, wybuchnie beczka, szybko ratujemy Szczypiorną, mieszkańców, robimy co możemy. Absolutnie nie są to na to pieniądze, chyba że ja nie umiem czytać. Pani naczelnik pewnie za chwilę to potwierdzi, o czym mówię. I o to chodzi. Szanowni państwo radni, na etapie dialogu technicznego nie potrzeba takich środków rezerwować. Dlaczego nie dać szansy panu prezydentowi, żeby mógł się wykazać i pozyskać inne źródła i udowodnić radnym, szanowni państwo, 100% mojej odpowiedzi, że zrobiłem wszystko, dopiero teraz sięgam do kieszeni Kalisza. Dla mnie to jest bardzo łatwa i prosta ścieżka. I to jest jakby problem. I tyle. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Państwo Prezydenci. Panie Prezydencie, dzisiaj Pan na samym początku sesji bardzo dużo mówił o jawności, uczciwości, przejrzystości, ale cały czas jakby nie mamy odpowiedzi na pytanie, jakie relacje są pomiędzy Panem Wspólnym Kaliszem a Panem Radomskim. I mówiąc o tym, czy aby na pewno wszystko Pan zrobił w zakresie wywozu tych śmieci, tak żeby nie obciążać mieszkańców Kalisza, uważam, że zasadne jest pytanie także o to, czy rozmawiał Pan ze swoim dobroczyńcą, sponsorem kampanii Wspólnego Kalisza w temacie tego, czy być może Pan Radomski jest w stanie swoimi siłami swojego przedsiębiorstwa, nie wiem, czy to jest chyba fizyczna, czy być może też prowadzi działalność gospodarczą, te śmieci wywieźć. To tyle, dziękuję. Dziękuję, zgłaszam się Pan Wójter, prezydent, bardzo proszę. A propos, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, a propos twierdzeń, że państwo z Platformy nie insynuują. Jakie są fakty? Dlaczego pan odpowiada z miejsca? Tu pan był, proszę było mówić całą prawdę. Ja widziałem pana Radomskiego 3 razy na oczy. Tylko dużo ludzi w tym mieście chciało zmiany władzy, ale nie każdego stać, żeby wpłacić 5000 zł. Panie radny, za to ja mogę zadać pytanie, kto wpłacał na waszą kampanię. Czy nie wpłacali urzędnicy, na przykład szefowie spółek, czy nie wpłacali? Odpowiadajcie ludziom, cała jawność, transparentnie.
Ja z panem Radomskim nigdy nie rozmawiałem na temat odpadów. Nigdy. Jeżeli pan ma jakiekolwiek, proszę nie odpowiadać do mnie z miejsca, szanowny panie radny. Jak pan ma coś, to proszę wyjść i mówić głośno, tak żeby wszyscy słyszeli. Bo jeżeli pan ma ochotę rozmawiać z panem Radomskim na temat odpadów, droga wolna. Ja nie mam ochoty. Bo ta cała sprawa jest wykorzystywana politycznie i są opowiadane różne bezeceństwa w mediach na ten temat, a wiemy, dlaczego tak jest. Natomiast sprawa jest dla mnie jasna i odpowiadam tutaj raz i kończę ten temat. Nigdy nie rozmawiałem z panem Radomskim na temat odpadów ze Szczypiorna, a jak będziecie insynuować cały czas, kto, z kim i tak dalej, gdzie się spotykał, to proszę przedstawiać fakty i nikogo nie obrażać. Bo to tutaj ciągle nikt nie przychodzi i nie mówi, że Platforma to są ci, co rozmawiają na cmentarzach i tak dalej. My takich rzeczy nie mówimy. Tylko mówimy konkretnie. Jak rozpatrujemy jakąś sytuację, to mówimy o faktach. Dlatego prosiłbym, żeby w ten sposób się nie zachowywać. A jak chcecie, to proszę bardzo. Ja mogę pokazać wszystkie wpłaty na komitet, które były u mnie. I proszę, żebyście wy również takie wpłaty pokazali ludziom. Myślę, że dużo by się rozjaśniło. Dziękuję. Myślę, że to Państwo mogę udzielić głosu panu radnemu Wiecławowi Kronce. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Dosyć długo mamy dzisiaj sesję. Myślę, że powinniśmy wrócić do meritum sprawy, czyli uchwały, nad którą mamy głosować. Pan prezydent w kwestiach merytorycznych pokazał jasną drogę. Jest rezerwa w budżecie miasta 1 000 000 z groszami na zdarzenia nadzwyczajne. Jest możliwość zwołania nadzwyczajnej sesji w każdej chwili i myślę, że większość z radnych byłaby obecna na takiej sesji. Także w moim przekonaniu radni koalicji mają pełną możliwość głosować za przyjęciem tego wniosku, a nie tylko się wstrzymać. I głosujmy sobie tą dyskusję ad personam. Głosujmy, zakończmy tą dyskusję ad persona, a nie merytoryczną. Dziękuję bardzo. Pan chce zgłosić się do głosu? Proszę. Panie prezydencie Sepiński, albo pan nie zrozumiał istoty wypowiedzi pana Chrząskiego, albo znowu pan obraca przysłowiowego kota ogonem. Przecież cały czas też ustami radnego Łacińskiego zadaję pytanie, czy pan wyczerpał wszystkie środki, możliwości oczyszczenia tego terenu z tych odpadów. Między innymi jest także rozmowa z właścicielem tego terenu, przecież jemu też na pewno musi zależeć na oczyszczeniu tego terenu, a też czerpał na pewno charytatywnie tego nie robił, tylko pożytki z tego czerpał. My też oczekujemy formuły prawnej wypracowania wskazującej, że można takie rzeczy egzekwować lub porozumieć się i współpartycypować, kiedy zmniejszać obciążenia budżetowe dla wszystkich Kaliszan. I też nie popadajmy w jakiś ogromny strach i paranoję w tej sprawie, bo wszyscy wiemy, że nie ma tam żadnych bioniebezpiecznych odpadów. Jeżeli nikt tych puszek po farbie... Przepraszam, nie zrozumiałem, że wszyscy wiemy, co? Chciałbym mieć usłyszeć. Proszę, jeżeli nie słyszałem, że tam nie ma... radioaktywnych materiałów. I jeżeli nikt celowo tego, kto ma w tym jakiś interes prawny lub faktyczny, nie podpali, to te rzeczy nie spłoną. A panie prezydencie, chciałbym pana zacytować jeszcze z tej komisji, gdzie pan powiedział jasno i wyraźnie, że nie musi pan w drodze uchwały tych 3 000 000 robić, bo gdyby pan chciał czy potrzebował, to pan to zarządzeniem przesunie. Więc jesteśmy w pełnej gotowości, oprócz rezerwy,
którą mamy, także tutaj posiłkując się pana słowami, żeby interweniować w razie czego, ale prowadźmy tę sprawę tak, żeby jak najbardziej gospodarnie, racjonalnie i z jak najmniejszym obciążeniem dla budżetu miasta i mieszkańców Kalisza tę sprawę rozwiązać. I taka była istota wypowiedzi pana Sławomira Chrzanowskiego, a my wręcz oczekujemy, że pan będzie takie rozmowy prowadził. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, w związku z tym, ale zanim... Dobrze, panie prezydencie, tylko będę prosił jednak, bo tutaj mamy zapisać, że nie mamy pewnej wiedzy, że nie są wykorzystane może pewne środki, czy sposoby, czy przepisy, czy w ogóle. Będę prosił panią naczelnik, żeby powiedziała wszystko konkretnie, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, bo nawet się okaże, że to może jeszcze my przywieźliśmy. Przepraszam, ale proszę konkretnie. Panie Prezydencie, udzielam Panu głosu. Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący. Właśnie chciałem, żeby to zabrała głos Pani Naczelnik Maciaszek, bo jeżeli, tak jak mówię, być może Klub Radnych ma ochotę się spotkać z Panem Radomskim, no to proszę się spotkać. Ja chcę to robić zgodnie z procedurami. I myślę, że gdyby pan Radomski zamierzał coś robić w tej sprawie, to już dawno by się skontaktował z urzędem, bo korespondencja była prowadzona z tym panem za poprzedniej kadencji, kiedy to na kierownictwie miał pan szansę omawiać te kwestie z poprzednim prezydentem. Dlatego też, tak jak powiedziałem, tak samo proszę mi nie wstawiać albo nie wpychać słów w usta. Powiedziałem, że gdybym chciał tylko i wyłącznie coś zrobić, nie musiałbym wywoływać uchwały, ale nie mówiłem konkretnie o 3 milionach, bo wiadomo jest, ale oczywiście kolejny raz ktoś najprawdopodobniej chce mnie ośmieszyć, że ja nie wiem, co mogę zrobić bez uchwały zarządzenia macenia, a akurat tego bym nie mógł zrobić. Dziękuję panie prezydencie. Prosimy panią naczelnik, bo musimy mieć jasność pewnych rzeczy. Wierzę, że pani Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Problem nielegalnie zgromadzonych odpadów na ulicy Wrocławskiej pojawił się w 2013 roku. Nielegalnie? Dziś tak trzeba to nazwać, dlatego że została cofnięta decyzja zezwolenie na zbieranie odpadów. Panie Przewodniczący. Nielegalnie. Dziś one są nielegalnie tam zgromadzone. Pojawił się w momencie, kiedy została wydana decyzja o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów. Z tą chwilą ten magazyn należy traktować jak magazyn nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych. Niebezpiecznych, a to wynika z protokołów pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jeszcze w poprzedniej kadencji służby pana prezydenta, mój wydział podejmował wiele działań. Janusza Pęcherza, poprzedniego. Podejmował wiele czynności zmierzających do pozyskania pomocy finansowej dla miasta Kalisza w zakresie usunięcia tych odpadów. Bo jak państwu wszystkim już kilkakrotnie też wyjaśniałam na komisjach, przepis ustawy jest taki, że jeżeli jest to nieruchomość nie będąca własnością miasta, nawet nie będąca własnością miasta czy Skarbu Państwa, a na której zgromadzono odpady, a znany jest posiadacz odpadów, to odpowiedzialność za usunięcie odpadów ponosi nie właściciel nieruchomości, tylko posiadacz odpadów. W Urzędzie Miejskim zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec posiadacza odpadów. Były wymierzone dwa środek w postaci grzywny w celu przymuszenia dwukrotnie. Kolejnym etapem tego postępowania egzekucyjnego jest tak zwane wykonanie zastępcze. Decyzji w tej sprawie nie podjęto. W tej chwili ten środek jeszcze jest niestosowany. Natomiast
Państwo pytacie, czy wyczerpane zostały wszystkie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Otóż proszę Państwa, w ubiegłym roku, słucham, niż budżetu miasta. Ja to rozumiem w ten właśnie sposób. Proszę Państwa, już w ubiegłym roku, w całym 2014 roku były wystąpienia zarówno do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Ministerstwa Środowiska. W tym roku ponowione były te wystąpienia, bo na tamte dostawaliśmy negatywne odpowiedzi. W tym roku pan prezydent Grzegorz Stapiński ponawiał wszystkie prośby do wszystkich tych instytucji. W ostatnim czasie otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Środowiska i od prezesa Narodowego Funduszu Środowiska. I co się okazuje, że zmieniono nawet, proszę Państwa, zapisy w programie Ochrona Powierzchni Ziemi tak, aby od stycznia tego roku, tak minister środowiska tłumaczy, że od stycznia tego roku nie można dofinansować zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi w przypadku usuwania odpadów niebezpiecznych, jeżeli jest robione tak zwane wykonanie zastępcze. Z tym stanowiskiem, proszę Państwa, pan prezydent się nie zgadza i się nie zgadzamy. I dwa dni temu zostały przygotowane kolejne wystąpienia do ministra środowiska. Są szykowane wystąpienia do pani premier, do obecnego prezydenta Rzeczpospolitej, do prezydenta elekta i do marszałka Sejmu. I zapewniam Państwa, jestem od wielu lat urzędnikiem odpowiedzialnym. To jest do wglądu w dokumentach wydziału. Tej korespondencji i tych działań we wszystkich kierunkach jest bardzo dużo. I na pewno one dalej będą również podejmowane. Panie Naczelnik, na razie dziękuję. Myślę, że jeszcze się pojawi. Tylko Panie Naczelnik, pan Radosław Łaciński, mamy rozwiązaną dyskusję. Zgłaszamy się kolejne osoby, ale proszę do mikrofonu. Później pan Tomasz Grochowski. Dziękuję Pani Naczelnik, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, dziękuję Pani Naczelnik, bo Pani zawsze konkretnie, ja lubię, żeby konkretna była odpowiedź, a nie insynuacje, kombinacje, bicie piana, nic z tego nie wynika. W związku z tym jest kontynuacja tej działalności. Nie wiemy, jakie będą odpowiedzi, tak? Jeśli poszlibyśmy tą egzekucją zastępczą, czyli wywieźlibyśmy to z naszych środków i później dochodzili, tak to rozumiem, tak? To byłaby to decyzja zgodna z tym, co dała odpowiedź to Ministerstwo Środowiska, tak? Że nie ma dofinansowania tej działalności. No nie zupełnie. Ale no jak nie zupełnie? Nie, no wprost. Nie, w związku z tym, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Czy do dialogu technicznego potrzebne są środki zarezerwowane w budżecie miasta? W przypadku 3 miliony złotych. Kolejne pytanie. Z czego wynika kwota 3 miliony złotych, a nie 3 miliony 100? Albo 7 milionów. Czyli skąd są te dane? Następna sprawa. Czy wiemy, oprócz tego, co jest w dokumentacji, w tych protokołach pokontrolnych, że tam mówimy, że to są jakieś pojemniki niebezpieczne, żeby to wybrzmiało, bo kolega Grodziński trochę źle powiedział, bo powinien powiedzieć, że są niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Tak? Bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli w tych protokołach byłby taki zapis, to na koszt Państwa te odpady musiałyby być wywiezione. To celowo jest tak zrobione, w tych protokołach nie ma tego, żeby samorząd obciążyć. Może warto z tym powalczyć. Nie wiem, czy spamiętałam wszystkie pytania. Po pierwsze tak, kwota szacunkowa tych... Czy trudno powiedzieć nawet, że to jest kwota szacunkowa? 3 miliony złotych wzięło się stąd, że my, proszę Państwa, na przełomie maja zaprosiliśmy firmy, które w Polsce zajmują się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. To była firma Remondis i firma Sarpi.
z prośbą, żeby przy asyście Państwowej Straży Pożarnej jednostki chemicznej z Ostrowa sprawdzono po pierwsze, czy nie ma tam odpadów radioaktywnych, po drugie, żeby ewentualnie ci fachowcy spróbowali nam wyszacować na podstawie tego, co jest możliwe do zobaczenia, jakie to są ilości i w grę, jakie szacunkowe kwoty by wchodziły. To wzięło się również z tego, że wcześniej pojawiały się te takie wartości 10 milionów. W związku z tym na podstawie tych dokumentów, które mam z tych firm, te firmy szacowały to na poziomie właśnie 2 do 3 milionów złotych, choć trudno dzisiaj powiedzieć, jaka końcowa kwota będzie, tak? Bo sam proces odebrania tych odpadów z tego magazynu będzie polegał na tym, że każdy z tych pojemników musi być przepakowany. Przy odbiorze są specjaliści, chemicy i na bazie tego tak naprawdę będzie znana końcowa kwota. Dla dialogu technicznego też było od pana radnego takie pytanie. Nie angażowane są żadne środki finansowe, dlatego że ta instytucja, którą wprowadziło Prawo Zamówień Publicznych, nie wymaga angażowania żadnych środków finansowych, a więc nie są wydatkowane z budżetu ani miasta, ani nie są angażowane środki osób wnioskujących i uczestniczących w dialogu. Skąd wiemy, że tam są odpady niebezpieczne? Odpady niebezpieczne to wynika przede wszystkim z protokołów pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast to, co pan powiedział, że nam radny, że uznano, że nie ma zagrożenia dla życia. Proszę państwa, obok ustawy o odpadach jest również ustawa o awariach przemysłowych, o bezpośrednich szkodach w środowisku. Zgodnie z tą ustawą organem właściwym do prowadzenia postępowań w tych sprawach jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jeszcze w 2014 roku był skierowany do tej instytucji wniosek miasta Kalisza, ale również wniosek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wszczęcie takiego postępowania. My udokumentowaliśmy i pokazywaliśmy, że jest bezpośrednie zagrożenie dla środowiska, dla powietrza. Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła wszczęcia tego postępowania tylko dlatego, że ten magazyn ma podłogę utwardzoną i nie ma zagrożenia dla powierzchni ziemi. Natomiast w ogóle nie odniesiono się wówczas do tych innych komponentów środowiska, jak woda, powietrze. W tej chwili będziemy ponawiać te wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I tak jak powiedziałam, zabezpieczenie nawet w budżecie tych środków, o które wnioskował pan prezydent, nie oznaczałoby wcale, że nie podejmowane byłyby dalej działania wobec instytucji państwowych, budżetu państwa, żeby zrefundowała, dofinansowała i pomogła samorządom nie tylko Kalisza, bo w samej Wielkopolsce to jest około 40 takich samorządów, pomogła w usuwaniu takich odpadów, tym bardziej, że tak jak podkreślamy cały czas, samorządy nie zawiniły w tej sprawie. Ja wiem, szanowni państwo, pracujemy. Dziękuję pani naczelnik, rozwiała pani moje wątpliwości, czyli piłka w grze, tak to zrozumiałem. Skoro jest piłka w grze, to po co dzisiaj rezerwujemy środki na wywóz odpadów? Czyli krótko mówiąc, moje przemyślenie jest takie, że nie wierzymy w to,
że ta korespondencja, która teraz będzie się toczyć, wyniki tej korespondencji, cokolwiek da. Bo jakbyśmy w to wierzyli głęboko, to byśmy poczekali, aż minie dialog techniczny, aż specjaliści się wypowiedzą, ile to będzie kosztowało, jak SIF ma wyglądać i tak dalej. Będziemy również mieli przez ten okres miesiąca, dwóch, większą wiedzę na temat tego, o czym pani teraz mówi, bo pewnie te odpowiedzi w tym administracyjnym terminie przyjdą. Wtedy usiądziemy i będziemy głosowali nad tym. My wiemy, że to trzeba usunąć. Nie może z tej mównicy iść przekaz taki, że ktoś nie chce, żeby te odpady zostały usunięte. My chcemy, żeby tych odpadów w szczypiorni nie było. Tylko nie idźmy na łatwiznę. Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Tracimy kolejny raz czas, Panie Radny Kołaciński, bo jak Pan pamięta, ja prowadziłem akurat to połączone spotkanie wszystkich komisji. Dokładnie te same odpowiedzi, które zresztą między innymi Pan zadawał, usłyszałem od Pani Naczelnik Maciaszek. Także nie wiem, skąd się ta dyskusja. Być może, nie wiem, Państwo przemyśleliście jakieś rzeczy i pewne sprawy powinny tu wybrzmieć, bo Panu akurat jako radnemu z tamtego osiedla, no mocno się dziwię, że jest Pan takim oponentem tego, żeby mieszkańców w jakiś sposób zabezpieczyć. No, ja mówię teraz o tym, o czym słyszę. Być może te głosy dotarły do Pana i dzisiaj Pan przed tym mikrofonem chce to wszystko sprostować. Natomiast wtedy dałem na tyle dużo czasu, że Panu Prezydentowi na udzieliłem głosu, który kilkakrotnie odpowiadał na Pana pytania. Pani Maciaszek, wszyscy próbowaliśmy w jakiś sposób przekonać. Natomiast no, nastąpił pewien moment. Nie, to nie. No, to Państwo się uparliście, żeby tych pieniędzy na wsparcie dla tych mieszkańców, którzy tego mocno oczekują, jednak nie zarezerwować. A najbardziej powinna Pana upewnić, czy wszystkich Państwa, deklaracja Pana Prezydenta, który powiedział, ani złotówka z tych 3 milionów bez zgody radnych nie zostanie uruchomiona. Panie Prezydencie, jeżeli to Pana, Panie Radny Kołaciński nie przekonuje, to nie wiem, co jeszcze w tym momencie może Pana przekonać. Natomiast wracając do samych beczek i tego audytu, ja oczywiście też powiem Panu wnioskowałem, żeby taki jednak taki technicznie sprawdzić, co tam jest. Natomiast tam jest 3000 beczek. Być może ponad. Być może w środku stoi ta beczka, która byłaby rzeczywiście tą beczką niebezpieczną, ale chcemy dać gwarancję i poczucie mieszkańcom tego bezpieczeństwa w mieście Kaliszu, bo dzisiaj to są mieszkańcy Szczypiorna, tak? Ale za chwilę to może będą mieszkańcy Majkowa, którym ktoś tego typu rzecz, taką niespodziankę zrobi pod domem. Winiar, może Rajskowa. I każdy będzie miał pewność, że prezydent miasta reaguje w taki właśnie sposób, że zabezpiecza środki, które w sytuacji kryzysowej mogą być szybko uruchomione i pomóc mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Kaczyński. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, ja tutaj się odniosę do troszeczkę wcześniejszych słów Pana Prezydenta, który prosił o to, żeby radni koalicji może wstrzymali się od głosu. Ja tutaj niestety powiem wprost, że ja od głosu się nie wstrzymam, bo będę głosował przeciwko tej poprawce. A będę głosował przeciwko tej poprawce z prostych przyczyn. Jak Państwo tutaj mówią o sytuacji kryzysowej, o tym, że trzeba zagwarantować pieniądze, bo może coś się wydarzyć. I jak się wydarzy, to wtedy je uruchomimy. Jak ktoś zginie, jak ktoś zostanie zatruty, to powiemy wtedy, fajnie, mamy środki na interwencję kryzysową. Powiemy to komuś. Powiemy mieszkańcom tego osiedla, zarezerwowaliśmy środki na sytuację kryzysową. Ale zdrowie i życie ludziom nie wrócimy. I dlatego ja będę akurat głosował przeciwko. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Ścisły. Niektóre osoby zabierały już tyle razy głos, że wyczerpały swoje możliwości. Natomiast... Bardzo krótko, Panie Przewodniczący. Bardzo proszę. Nie wiem, na jakiej podstawie, ale skąd wzięło się przekonanie, że po wyprzątnięciu tych odpadów z tych magazynów właściciel nie zapełni ich ponownie,
bo w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Dopóki ta ustawa jest, my sprzątniemy mu, a on zatrudni kolejną firmę, czy wynajmie kolejnej firmie, która będzie oczywiście, tak jak w przypadku dopalaczy, zwozić jakieś tam materiały kolekcjonerskie, a okaże się, że czasem, że są to materiały niebezpieczne. Dlatego ja o tym cały czas mówię i cały czas powtarzam. Ponadto, to my mówimy, że sytuacja jest kryzysowa i my mówimy, że jest bomba ekologiczna i my stwarzamy cały czas poczucie zagrożenia, mówiąc o tym, że ono istnieje, a tak naprawdę nie ma żadnych podstaw, żeby tak twierdzić. W związku z powyższym, póki jest wadliwa ustawa, nie róbmy czegoś pochopnie, bo posprzątamy człowiekowi. Nawet jeśli on będzie deklarował, że tego nie zrobi, to ja bym nie ufał, bo on już deklarował, że uratuje Agromę i będzie to przodująca firma w Polsce i się nie sprawdziło. Deklarował już, że uratuje Kaliską Siatkówkę i się nie sprawdziło. I nawet bym na jedną, żadną, ani najmniejszą deklarację nie liczył, że będzie prawdziwa z jego strony. W związku z powyższym, posprzątamy prywatnemu przedsiębiorcy teren, żeby mógł dalej zarabiać na nim. A ja się na to nie zgadzam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł chciał jeszcze pan, ale bardzo proszę, proszę pan poseł, że i pani Małgorzata Zarzycka zgłaszał się także pan przewodniczący Rus. Panie Przewodniczący, dziękuję. Ja chciałem się do Pana Przewodniczącego Grochowskiego. Tomku. Te pieniądze są znaczone. Nie tkwijcie w tej niewiedzy, którą tu potwierdzacie w swoich wypowiedziach, że to są pieniądze na jakiekolwiek zabezpieczenie. Nie. Pan Prezydent, tylko nie chcę tego powiedzieć z tej mównicy. Bo jakby wyszedł i powiedział tak. Panie Kołaciński, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Dwukrotnie powtórzył wszystko. I nie mamy innego wyjścia. Tylko musimy wydać określoną sumę pieniędzy. Dzisiaj nie wiemy, jaka to jest kwota. Szacujemy, że to jest 3 miliony, może mniej więcej, może mniej. Wyjdzie ona z dialogu technicznego. W dialogu technicznym powstanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Rozpiszemy przetarg na taką i taką rzecz. Procedura wyjdzie taka, że może w grudniu uda się to wywieźć, bo terminy tak będą leciały. To ja to wszystko zrozumiem. To jest podjęcie decyzji. Natomiast tkwienie, mówienie na okrągło i tak dalej, ja się z tym nie zgadzam. I wy, przed chwilą to powiedział tutaj kolega, to jest nie na zabezpieczenie. To jest zawaluowana forma zarezerwowania środków. Może nie zawaluowana, na wprost. Środków na wywiezienie tych odpadów. Ale dobrze, tak to jest. No bo pan Grochowski powiedział nie, że to jest na zabezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że się nie słuchamy. Ale słuchamy się, w protokole to jest, proszę nagrywać. Tak, no rozumiem. Teraz proszę bardzo. Ja proszę rozumiem, pan to dobrze. Ja tylko, jeżeli Państwo pozwolicie, powtórzę jedną rzecz, gdzie spojrzałem na prezydenta. Prezydent też potwierdził, ani złotówka bez zgody radnych nie zostanie wydana. Dziękuję bardzo. Chwileczkę. Wszyscy to słyszeliśmy. Nie udzielam już Panu głosu. Dobrze? Bo przecież słyszeliśmy to. Ale proszę, tylko no nie podważajmy faktu. Panie Prezydencie, ja jeszcze raz nie udzielę nikomu głosu. Ja chcę od Pana usłyszeć, ja prywatnie, radny Andrzej Pichna, to co usłyszałem na komisji, o czym mówił przed chwilą Pan Tadeusz Grochowski. No, on powiedział tak, że nie wyda Pan złotówki bez zgody radnych. Już nieważne o kwotach i tak dalej. Tak, takie było Pana zapewnienie. Ja chcę to usłyszeć i mam nadzieję, że Pan Kołaciński też usłyszy. Dobrze? Bardzo proszę.
temacie. Panie Przewodniczący, ja nie wiem, co pan Radosław usłyszy, bo on też słyszy głosy z umysłów naszych radnych, więc tutaj jest jakby pewna obawa o interpretację. Natomiast o ile można się zgodzić ze stwierdzeniem pana radnego Radosława Kołacińskiego, że kiedy jest rozstrzygnięty przetarg, to oczywiście nie ma innej opcji, musimy zapłacić, to trzeba też powiedzieć, że zanim się przetarg ogłosi, to wtedy trzeba najpierw podjąć decyzję o ogłoszeniu przetargu, a nie mówić o tym, że jak jest rozstrzygnięty, bo my nie mamy żadnego przetargu w trakcie i jak będzie rozstrzygnięty, to jest zrobione. Więc dlatego no, nie chciałbym, bo mówię, bo niektórzy słyszą głosy u innych, a inni starają się słuchać, co mówią. Panie, podzielam głos pani Anosę, bardzo proszę jeszcze panie Mariuszu, bo naprawdę nie wiem, tylko co słyszy. Przepraszam bardzo, ja chciałbym tutaj wyjaśnić, bo może rzeczywiście pan nie zrozumiał tego, co ja powiedziałem. Ja uważam, że tak, rzeczywiście, ja, moje osobiste zdanie powinno być takie, że te odpady powinny zostać wywiezione. Powinny zostać wywiezione jak najszybciej, nie czekając na sytuację kryzysową. O to mi chodzi. A oprócz tego chciałbym zgłosić wniosek formalny o przegłosowanie poprawki, która była wniesiona. Ta poprawka będzie głosowana, najpierw musimy głosować inaczej wniosek, więc jeszcze pani Małgorzata Zarzycka. Panie Przewodniczący, tak przysłuchuję się i widzę o jakąś, obserwuję taką niesamowitą aktywność kolegów radnych z opozycji i dbanie o interes. A no, ja bym zapytała, a co poprzednia władza zrobiła, jakie środki wykorzystała, dajmy na to w całym roku 2014, żeby pozyskać, jakie procedury wszczęła, przyspieszała, wnioskowała, żeby te pieniądze faktycznie znajdować, szukać i żeby wywieźć te odpady, tak? Dziękuję bardzo, ale to już jest pytanie po przyszłości. Przepraszam, widzę, że zaczynamy. Przepraszam najmocniej. Mamy na sali dwóch wiceprezydentów. Może oni nam odpowiedzą? Były, tak? No ale przepraszam, to już teraz w momencie nawet niezasadne. No, możemy się stykać. Natomiast prosił o głos pan przewodniczący Prus. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, pani prezydent. Proszę państwa, my tu możemy długo dyskutować, naprawdę na tej sali. Ja tak podsumowując tą rozmowę, to chciałbym jeszcze upomnieć się o tych ludzi, którzy tam mieszkają. Rzeczywiście oni są zaniepokojeni i w obawie o własne życie, właściwie zdrowie i życie. Natomiast tutaj, co powiedział pan radny Ścisły, nawet jakże byśmy wywieźli to, to niech pan wierzy, że następny, który będzie chciał przywieźć coś takiego, to będzie musiał wystąpić o pozwolenie. Będziemy patrzeć na ręce. To się więcej nie zdarzy w Szczypiornie. Szczypiorno dosyć ma, proszę pana, powodów, żeby je rozsławić na świecie. Naprawdę. Na pewno nie będzie drugi raz, jeżeli chodzi o odpady toksyczne czy niebezpieczne. Ale naprawdę jeszcze raz apeluję. Zróbmy wszystko, żeby ludzie w Szczypiornie poczuli bezpiecznie się. Natomiast powiem jeszcze jedno. Szczypiorno z tamtej strony przestaje się rozwijać. Właśnie dlatego, że jest ta bomba ekologiczna. Ludzie przestają się budować, przestają kupować działki, a chyba nam chodzi o to, żeby Kalisz się rozwijał. Ale z takich względów on się nie będzie rozwijał. Pragnę powiedzieć jeszcze raz. Proszę państwa, zastanówmy się nad losem tych ludzi. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć krótko, rzeczywiście możemy tutaj sobie rozstrzygać sprawy formalnie i tak dalej. Ja proponuję wszystkim tym, którzy chcą spotkanie z mieszkańcami Szczypiorna, jakie oni mają na ten temat zdanie, bo to bezpośrednio dotyka. Panie radny Kołaciński, no przecież pan jest z tego okręgu. Proponuję przyjechać, państwo walczycie o demokrację taką rozbudowę jak najmocniej i podejrzewam, że wtedy mieszkańcy Szczypiorna pokażą panu demokrację bezpośrednią, czyli bezpośrednio panu podziękują. Dziękuję. Bardzo proszę. Mamy taką sytuację, że niektórzy radni po prostu są już zmęczeni i mamy trzecią godzinę. I teraz jest pytanie na sam siebie.
Czy teraz musi robić przerwę, czy po przegłosowaniu, bo przed nami jeszcze w porządku poprawki, jesteśmy na punkcie 10 bodajże, a mamy 20 w momencie. To naprawdę jest bardzo aktywne, ja bardzo podziękuję. Bardzo dziękuję, ale chyba udzielę sobie głosu. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, już od ponad godziny mówimy o czymś, co jest, ale co nie jest naszą winą. Nie. Natomiast nie ma tutaj osób, które doprowadziły do tej sytuacji. Nie ma firmy, nie ma osoby, a mamy problem. I to nie jest problem tylko legislacyjny. Bo to jest problem ludzki, naprawdę ludzki, bo ktoś w sposób bardzo straszny zarobił pieniądze, korzystając z takiego prawa, jakie jest. Z tej poprawki nieszczęsnej, która wpłynęła w tym czasie, już nie chcę politycznie mówić, ale wiemy, kto za nią jest odpowiedzialny. I w Polsce takich miejsc jest bardzo, bardzo dużo. I to nie jest tylko problem naszego samorządu. I to nie jest tylko problem zagrożenia tylko naszych mieszkańców. Ale wiemy, że takich miejsc jest bardzo dużo. A więc zrobiono to celowo, żeby można było z tego skorzystać, żeby ktoś na tym zrobił pieniądze, a teraz żeby samorządy szukały rozwiązania. Patowego nieraz, bo co to znaczy, czy wszystkie sposoby zostały wykorzystane? Jakie są wszystkie? To nie jest takie proste, żeby określić wszystkie. Coś kiedyś było legalne, teraz mówimy, że jest nielegalne, za chwilę może być legalne. Szanowni Państwo, ja chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad jedną rzeczą. Mamy zapewnienie prezydenta, że żadna złotówka z tych pieniędzy, o której tak długo jest ta dyskusja, a które mają być na zabezpieczenie, przynajmniej poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w jakiejś części miasta, nie zostanie bez nas wydana. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że przecież chyba przede wszystkim bezpieczeństwo, życie, zdrowie mieszkańców dla nas jest najważniejsze. Nawet jeśli nie mamy pewności, co tam do końca jest, ale już strach jest, tak jak pan radny powiedział, strach już jest, już się jego nie wycofa. Dlatego ja naprawdę nie usłucham pana prezydenta, nawet nie chodzi o nie usłucham, tylko po prostu nawet nie mogę zagłosować za tym, żeby w jakikolwiek sposób nie przekazać wiadomości mieszkańcom, że radni myślą o nich, że razem z nimi są, że to jest ta asertywność, że też się obawiamy. Nie wiemy, co tam jest, ale ja też się obawiam, naprawdę. I ja mówię tutaj z tego miejsca, to nie jest nasza wina, ale my musimy, prawdopodobnie będziemy musieli rozwiązać ten problem. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Ktoś na tym zarobił wielkie pieniądze, być może nadal zarabia. Niektórzy naprawdę potrafią zarabiać pieniądze, wykorzystując prawo. Ale my mamy ten problem, a my jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni za mieszkańców. To każdy z nas przede wszystkim jest winny mieszkańcom, poczucie ich bezpieczeństwa. Na początek. I to jest najważniejsze dla mnie, także ja nie zagłosuję za tym wnioskiem, mimo prośby pana prezydenta. Pan prezydent wybaczy, ale zresztą jest decyzja, żeby głosować z własnym sumieniem. Ja też zwracam się z taką prośbą, żeby głosować z własnym sumieniem i stawiam wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji. Przyjęty. Przechodzimy do głosowania wniosku.
Jeszcze jeden, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o przegłosowanie wniosku o 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest na 10-minutową przerwę. 5:15. Widzę, że już ręce są duże, także wniosek przejdzie. To jest na 10-minutową przerwę. Muszę policzyć. 10-minutową. 13 głosów za. Kto jest przeciwny? 8 głosów przeciwnych, zgadza się. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Ogłaszam przerwę do 16:05. Wznawiam obrady sesji. Pierwszy na początek proszę o przegłosowanie wniosku 3 komis. Minęło 10 minut? Minęło. Dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że teraz już jesteśmy. Na początku przegłosujemy, do uporządkowania tej dyskusji, Szanowni Państwo, przegłosujemy wniosek 3 komisji. Czy Państwo sobie życzą, żeby ten wniosek jeszcze raz odczytać? Wiemy, o co chodzi? Chodzi o to, że te komisje... No nie, bardzo proszę, Pani Kamila, czy... Proszę o odczytanie wniosku, żebyśmy później musimy go odczytać. Wystarczy, że może jedna przewodnicząca z jednej komisji odczyta, ale żeby nie było żadnych wątpliwości. Pani skarbnik, czy powiedzieli już do tak. Może w takim razie już nie będę numeru wniosków czytała, bo to już czytałam, tylko samą treść. Że komisja wnioskuje o wykreślenie wyżej wymienionego projektu uchwały wniosku Naczelnika Wydziału Finansowego dotyczącego zwiększenia planów wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023 Urzędy Gmin, Miast i Gmin na prawach powiatu o kwotę 3 miliony złotych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, a związanego z koniecznością usunięcia odpadów i skutków działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 152-186, magazyn M-14. Bardzo dziękuję. To jest wniosek trzech komisji. W tym momencie ten wniosek już jest wnioskiem sesyjnym, także będziemy głosowali, będziemy jeszcze raz tego samego wniosku głosowali. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku zaproponowanego przez te trzy komisje? Panie sekretarzu, proszę liczyć. Za. Oczywiście. Kto jest za wnioskiem? 9 głosów za wnioskiem. Kto jest przeciwny? 13 głosów przeciwnych. Wniosek nie został przyjęty. Przechodzimy teraz do autopoprawki. Bardzo proszę, Panie Starnik. Szanowni Państwo, do tej uchwały w sprawie zmian w budżecie przygotowana została autopoprawka. Co zawiera ta autopoprawka? Pierwsza rzecz to podwyższenie kapitału zakładowego dla Kalickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, kwota 2 300 000, a związane to jest z partycypacją miasta na rzecz skierowanych przez Komisję Mieszkaniową najemców bloku przy ulicy Hanki Sawickiej 51. Środki te, 2 300 000, pochodzić będą z wolnych środków. Kolejna rzecz, ona znalazła się w wieloletniej prognozie finansowej. Mówimy o projekcie zatytułowanym bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim miasto Kalisz. Zmniejsza się plan dochodów w zakresie dotacji o 216 806 zł i 40 groszy. Jest to na podstawie pisma Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Kolejna rzecz,
Proszę Państwa, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta proponuje, żeby w ramach planu wydatków majątkowych dokonać następujących zmian. Zmniejsza się w dziale 900 w pozostałej działalności na zadaniu majątkowym zatytułowanym regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ulicy Zachodniej kwotę 1 400 000, a o taką samą kwotę jak gdyby zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 700, rozdział 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami, a zadanie zatytułowane jest wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości. Po prostu tworzy się nowe zadanie w związku z postępowaniem administracyjnym o wywłaszczenie terenów oraz wykupem terenów pod inwestycje pod nazwą regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ulicy Zachodniej. Następna rzecz, która tutaj się znalazła na wniosek Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, proponuje się, aby w planie wydatków majątkowych zmniejszyć zadanie rewitalizacja śródmieścia o kwotę 100 tysięcy złotych, to jest w dziale transport. Następnie zmniejszyć również w pozostałej działalności regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego, kwota 300 tysięcy złotych. Natomiast wprowadzić nowe zadania z tych środków, będą one sfinansowane. I tak, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ulicy Dworcowej w Kaliszu, projekt 45 tysięcy złotych. Następne zadanie. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego, piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio. Na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu. Kwota 100 tysięcy złotych, też nowe zadanie wprowadzane do planu wydatków majątkowych. Następnie w żłobkach proponuje się zwiększyć kwotę na rzecz żłobków 190 tysięcy złotych, a zadanie jest zatytułowane rozbudowa budynku żłobka numer 3 przy ulicy Bogumiła i Barbary 14. Będzie to kwota z tych 190-70 tysięcy, a pozostałe 120 tysięcy będzie na termomodernizację budynków żłobków na terenie miasta. To też jest nowe zadanie. I kolejna rzecz, tak, zwiększa się na budowę schodów przy ulicy Kulisiewicza, przebudowa schodów na terenie miasta, 65 tysięcy złotych. Kolejny wniosek, który przygotował naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta, wiąże się z tym, że wydatki niewykasające powinny być zrealizowane do 3 czerwca danego roku. One nie są zrealizowane i wobec powyższego proponuje się, żeby dochody bieżące w kwocie 9840 zł i dochody majątkowe 381 463 zł. Wprowadzamy z tych wydatków niewykasających te dwie pozycje po stronie dochodów, a przeznaczamy pieniądze w następujący sposób. Po stronie wydatków biblioteki wydatki bieżące kwota 9840 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W dziale 900 gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 17 835 z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prozny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających. Zadanie w wieloletniej prognozie finansowej. Kolejna rzecz na oświetlenie ulic. Kwota 230 173,07. Są to pieniądze przeznaczone na budowę i modernizację oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach. I ostatnia rzecz z tych pieniędzy, które są z wolnych środków, z wydatków niewygasających, to jest 133 455 na regulację cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ulicy Zachodniej. I ostatni wniosek,
który znalazł się w autopoprawce. Proszę Państwa, zwiększamy dla instytucji kultury kwotę 130 tysięcy. Będą to pieniądze przeznaczone dla OSIR-u jako dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni przy ulicy Łódzkiej oraz zakup wykładziny do hali Arena przy ulicy Hanki Sawickiej. Na to zadanie kwota 130 tysięcy złotych, będą to pochodziły środki z wolnych tych środków z poprzedniego roku. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pozostać. Autopoprawkę w tej sprawie znaną do budżetowej otrzymaliście Państwo na 22 czerwca. Czy w tej kwestii autopoprawki ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję Pani skarbnik. Nie. W takim razie najpierw przechodzimy do przegłosowania autopoprawki. Kto jest za autopoprawką? 21 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka została przyjęta. W takim razie głosujemy całą uchwałę zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Kto jest za? Panie Prezydencie, Pani Prezydent. Dziękuję bardzo posłom, przepraszam, radnym koalicji za podjęcie takiej decyzji, natomiast radnych opozycji, Państwa radnych opozycji zapraszam na zebranie 7 lipca o godzinie 18. Odbędzie się ono w Muzeum Historii Szczypiorna. Zebranie Rady Osiedla. Rady Osiedla odbędzie się w Muzeum Historii Szczypiorna, wyjątkowo nie w siedzibie Rady Osiedla, natomiast w Muzeum Historii Szczypiorna i Państwo poznacie wtedy rzeczywiście odczucia ludzi, którzy rzeczywiście na tym terenie mają do czynienia na co dzień z tą rzeczywiście bombą ekologiczną i z obawiami przed tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza składania skargi Pani Wandy Bugajnej na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Rewizyjnej szczegółowego zbadania skargi Pani Wandy Bugajnej na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeśli nie, proszę przegłosowanie projektu uchwały. Kto jest za? Zmienia się skład, proszę liczyć dokładnie. 19. 19 głosów za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Akt 13. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność Komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Rada Miejska Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia, przepraszam, Komisji Rewizyjnej szczegółowego zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność Komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Komendant? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja chciałbym rozpocząć takie krótkie oświadczenie. Szanuję Państwa czas i nie będę szczegółowo tego omawiał, ale takie najważniejsze argumenty muszę Państwu przedstawić. Chciałem rozpocząć od tego, że to, czy dana osoba, czyli sprawca wykroczenia, będzie ukarany, to decyzję tą podejmuje strażnik, czyli funkcjonariusz. Ja nie mogę wpłynąć na tą decyzję.
nie może wpłynąć kierownik, naczelnik, nie może wpłynąć mój przełożony pan prezydent, a tym nie może wpłynąć pan komendant wojewódzki policji, a tym bardziej nie może wpłynąć mieszkaniec Kalisza. Proszę Państwa, mówię to dlatego, ponieważ Straż Miejska jest powołana do służebnej roli wobec społeczeństwa. I nie może być, że Straż Miejska jest rozliczana za ilość mandatów. Ja uważam, że ta jednostka, która chwali się, że ma więcej mandatów, to ma problem, bo komendant sobie nie umie poradzić z problemem. Do mnie, jeżeli się zgłasza pan X, ja powiem Państwu takie zdarzenie z ubiegłego tygodnia. Pan X zgłosił, że jego sąsiadka, starsza pani 80 lat, wyrzuca śmieci do ogródka. Zakopuje je. I idąc tokiem takiego mieszkańca, najlepiej było, jakby poszedł mój strażnik i dał pani mandat. Oczywiście miałby punkt, a ktoś by policzył, że jednak faktycznie jest jeden punkt więcej. Nie, proszę Państwa, strażnik poszedł, porozmawiał z tą panią. Ustaliliśmy w ochronie środowiska, że to, że ona te obierki zakopuje, to nawet nie szkodzi to środowisku. Dostał pan odpowiedź, że podjęliśmy czynności zgodnie z kodeksem, a oprócz tego jeszcze przesłaliśmy pismo do MOPS-u, żeby się tą panią zajęli i jej pomogli. I jak strażnik by przyszedł do mnie i powiedział: komendant, mam zgłoszenie kolejne, że ktoś wyrzuca śmieci i mam pomysł, albo że ktoś tu parkuje na naszym osiedlu i by przyszedł, mam pomysł, że zrobimy to, że zrobimy jakąś zbiórkę z radą osiedla albo zebranie i wymyślimy coś, żeby tej pani pomóc i posprzątać jej ten na przykład bałagan, to taki strażnik u mnie dostanie nagrodę, a nie ten, który przyniesie dwa mandaty, że załatwił to szybko. To jest jedna rzecz. Proszę Państwa, odnośnie przedmiotowej sprawy. To, że ktoś napisze, że jest skarga, albo ktoś to zatytułuje skarga, to nie zawsze oznacza, że to jest skarga. Przedmiotowa sprawa dotyczy się, że skarżącemu nie podoba się forma i nie jest zadowolony z mojej odpowiedzi. Sprawa dotyczy parkowania wszystkich Państwa tutaj na parkingu przy ulicy Kościuszki. Jest to teren wewnętrzny. Straż Miejska podejmuje czynności na drogach publicznych, w strefie zamieszkania i w strefie ruchu. To jest wewnętrzne, więc jakby był złośliwy dyżurny, a nie jest, bo my zawsze pomagamy i robimy czynności, nawet pomimo, że nie mamy takich kompetencji, zawsze chcemy pomóc, przyjęliśmy to nie zdarzenie, nie zgłoszenie, tylko praktycznie sprawę do rozwiązania. Zajęliśmy się oczywiście tą sprawą. Każdy z Państwa z naczelników dostał ode mnie pismo. Poprosiłem, żeby zwrócić uwagę swoim podwładnym, którzy mają uprawnienia do wjeżdżania. Informuję Państwa radnych, że jeżeli nie będzie miejsca na parkingu, to nawet jeżeli staniecie w drodze pożarowej na bramę, bo chodzi tutaj o parkowanie na tylnej bramie, gdzie jest droga pożarowa, to jeżeli staniecie po lewej stronie i będzie przepustowość 4 metry, to zgodnie z przepisami BHP nie popełniacie żadnego przewinienia. Panu skarżącemu udało się sfotografować pojazd, który przyjechał do Urzędu Miejskiego. Akurat ten pojazd stanął w takim miejscu, żeby nie przeszkadzać, bo jakby stanął na środku, to by musiał odjeżdżać i byłyby utrudnione czynności. Oni przywieźli materiały do Urzędu Miejskiego po to, żeby stanąć z boku i żeby wyładować to. Przy tym pojeździe cały czas byli pracownicy i kierowca i gdyby nawet doszło do jakiegoś zdarzenia i zagrożenia, to przypuszczam, że szybko by ten pojazd odjechał. Proszę Państwa, kolejno. Ja muszę to powiedzieć. Proszę Państwa, kolejne zgłoszenia. Jeżeli ktoś mi zgłasza i sam sobie załatwia status świadka, to musi być świadomy tego, że organ go wezwie, żeby wykonać dalsze czynności. Nie ma takiej możliwości, że ktoś sobie pójdzie, zrobi zdjęcie, wyśle to do Straży Miejskiej, a mamy dalej z tym zrobić. Nie. Ta osoba wtedy sobie sama załatwia tak zwany status świadka i musi wezwany być do organu prowadzącego. Proszę Państwa, proszę sobie spojrzeć. Artykuł 177 Kodeks Postępowania Karnego. Świadek ma między innymi obowiązek stawiennictwa się, ale nie, że tylko przyjdzie i sobie wyjdzie. Stawiennictwa i dopiero może wyjść wtedy, jeżeli organ mu zezwoli. Druga rzecz, zeznania. Zeznania. Nie ma nikt obowiązku zwolnić kogokolwiek z zeznań, więc ta osoba musi udzielić zeznań. To jest obowiązek prawny i społeczny, więc my tego wymagamy. I ja nawet jeżeli dostanę 500 zdjęć, to ja wszystkie czynności wykonam. Jeżeli będzie potrzeba, to tego sprawcę ukaram. Tylko proszę Państwa, do tego 300 to my dotrzemy za około pół roku. To proszę mi powiedzieć, jakie tutaj jest działanie dyscyplinujące strażnika w stosunku do takiej osoby, co my po pół roku dotarliśmy i mu zwracamy uwagę, czy chcemy go ukarać, że popełnił wykroczenie parkowania. Ale panie komendancie, dziękuję. Zapraszam może na komisję rewizyjną. To ja tylko do meritum. Przejdę do meritum. Proszę Państwa, ja jestem przygotowany. Mogę w tej sprawie duże oświadczenie sporządzić i jeżeli będzie potrzeba, to działanie w taki sposób skarżącego,
wpływa na negatywny odbiór opinii społeczeństwa o działalności mojej jednostki, która działa w świetle żądań i chęci, tak jakby chcieli to w Polsce społeczeństwo. Jest to negatywny odbiór. Jeżeli będzie potrzeba, to niestety finał w tej sprawie będzie musiał się znaleźć w sądzie. Ja dziękuję bardzo i nie będę udzielał odpowiedzi, jeżeli będzie w tej sprawie do mnie pytanie. Dziękuję. Panie radny przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie komendancie, bardzo dziękuję za te słowa. 2 lipca o godzinie 9 w Willi Kalisa odbędzie się najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Mam nadzieję, że pan się na nim pojawi. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęcie uchwały? 19 osób. 19 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A14 zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Schubert. Dokonana analiza zagospodarowania wskazanego regionu miasta wykazała, że na obszarze tym zachodzą niekorzystne zjawiska przestrzenne, społeczne i gospodarcze, które uzasadniają potrzebę zainicjowania programu rewitalizacyjnego. W obszarze tym zlokalizowane są m.in. obiekty wpisane do rejestru zabytków, budynki podatnej fabryce Wapotianu Galicja oraz inna fabrykanta. Obiekty wpisane do rejestru zabytków ze względu na swoje wysokie walory historyczne wymagają szczególnej ochrony poprzez ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie zasobów zagospodarowania. Za zasadne uznano poszerzenie obszaru opracowania w kierunku północno-wschodnim o tereny ograniczone ulicami Złota, Jarosław Polskiego, Majkowska i Fryderyka Chopina. Projekt uchwały omówiła i pozytywnie zaopiniowały merytoryczne komisje, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu Finansów Rady Miejskiej w Kaliszu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do przegłosowania uchwały. Kto jest za? Pan radny Gołębiak jest za? Pan radny. Dobrze, dziękuję. Liczymy. 17 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta. A15. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką. Obszar objęty uchwałą powierzchnią około 87 hektarów położony jest we wschodniej części miasta Kalisza pomiędzy wskazanymi ulicami oraz granicą administracyjną miasta. Teren ten wyznaczony został w kierunku parkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza pod tereny rolnicze i zieleni urządzonej oraz na cele zawodowe mieszkaniowe jednorodzinnej i zawodowe mieszkaniowe jednorodzinnej stowarzyszącej usługami. Obszar pomiędzy ulicami Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką oraz granicą administracyjną miasta nie posiada obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym dla obszaru tego zostały ustalone zasady jego zabudowy i zagospodarowania. Projekt uchwały omówiła bardzo szczegółowo i pozytywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Proszę liczyć, bo się zmienia skład. 17 głosów za. Mamy kworum. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A16. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania na obszarze Kalisza miasta dla przeprowadzenia głosowania referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 roku. Głosowanie referendum przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej, w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów. I aresztach. Rada Gminy na wniosek prezydenta miasta Kalisza tworzy odrębne obwody głosowania. Jeżeli w referendum będzie w nich przebywać co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w referendum. W celu umożliwienia przebywającym w dużej wymienionych jednostkach osobom uprawnionym do udziału w referendum uczestnictwa w głosowaniu proponuje się utworzyć 4 obwody odrębne określone w załączniku do niniejszej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest za?
przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 17. Rozpatrzenia skargi pana Franciszka Halana na działanie prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest? W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 18 głosów za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. W takim razie dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 18. Rozpatrzenia skargi pana Jerzego Filipiaka na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 19. Rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 6 Rzymski. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 16/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały targowej. Ustawa z dnia 9 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, czyli ustawy nr 117, pozycja 676, wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miejska Kalisza, a więc tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego stanowionego przez samorząd aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała nr 16/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwały targowej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 16/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. Kto jest za? 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 21/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Rada Miejska Kalisza ma również obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego stanowionego przez samorząd aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała nr 21/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasy, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkasę. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 21/335/208 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkasę. Kto jest za? 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 11/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Obowiązek Rady Miejskiej Kalisza odnosi się również do ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 11/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 11/144
przez 2011 Rada Miejskiej Kęsza zgodnie z ustaleniem wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzone przez miasto. Tak. Kto jest za? 18 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kęsza w sprawie ogłoszenia tego tekstu uchwały nr 56/751/2010 Rada Miejskiej Kęsza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad sposobu, w którym udzielana ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kęszowi miasto na prawach powiatu lub jego jednostkom podległych. Warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Rada Miejska Kęsza powinna ogłosić także tekst wyjątkowej uchwały nr 56/751/2010 Rady Miejskiej Kęsza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad sposobu w tym udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych w charakterze cywilnoprawnym przypadających Kęszowi miasto na prawach powiatu lub jego jednostkom podległych. Warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów osób uprawnionych do udzielania ulg. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie zauważył. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia Rady Miejskiej Kęsza w sprawie ogłoszenia tego tekstu uchwały nr 56/751/2010 Rady Miejskiej Kęsza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad sposobu, w którym udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych na charakterze cywilnoprawnym przypadającym Kęszowi miasto na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Kto jest za? 17 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Punkt 7 rzymski. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej Kęsza w sprawie położenia Wojewódzkiego Specjalistycznego z odboru płuc i grzybnicy w Wolnicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zelen Poznania. Przed sesją otrzymaliście Państwo stanowisko Rady Miejskiej Kalisza w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego z odboru płuc i grzbnicy w Wolnicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zelen Poznania. Pozwolę sobie za chwilę, jeśli Państwo pozwolicie, odczytać to stanowisko, ale jest z nami już od długiego czasu Radny Sejmiku Wojewódzkiego, który skierował do Pana Prezydenta, który obecnie jest obok za ścianą, z Panem Przewodniczącym, bo mam tam delegację, musi tam być, pisma, które skierowaliśmy do wszystkich radnych, o którym rozmawialiśmy także wczoraj na konwencie. Owocem tego dokumentu jest sformułowanie stanowiska, które Państwo otrzymali. Chciałbym poprosić teraz Pana Jana Mosińskiego o zabranie głosu. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja wiem, że jesteście Państwo zmęczeni i pora no, trochę późnawa, ale chciałbym podziękować za to, że Państwo zgodzili się na to, aby punkt ten znalazł się w porządku obrad Rady Miasta Kalisza, chociaż tak de facto Wolica nie podlega pod samorząd Miasta Kalisza, ale jak widzę, wrażliwość społeczna spowodowała, że jednak Państwo się pochylacie nad tematem trudnym, trudnym dla pracowników. I żeby przed głosowaniem mieć no, trochę więcej wiedzy, a jej nigdy nie za dużo, chciałbym kilka zdań takich informacji źródłowych na temat tej sytuacji, jaka wyniknęła. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym podziękować pani Karolinie Pawliczak, panu radnemu Pawłowi Gołębiakowi, panu radnemu Jackowi Konopce za tą dyskusję na Radzie Społecznej, gdzie Rada Społeczna przyjęła jednogłośnie stanowisko negujące ten pomysł przyłączenia Wolicy do szpitala imienia Zejlandów, czyli tak mówiąc w skrócie, do szpitala na Szamarzewskiego, czyli do Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Moi Szanowni Państwo, dlaczego jesteśmy na nie temu pomysłowi? Otóż w dwóch obszarach, przynajmniej kilka zdań, tak, dla Państwa wiedzy. Pierwszy obszar leczniczy. Otóż ustawa o działalności leczniczej i rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca
2012 roku. Nakłada pewne wymogi na każdą jednostkę służby zdrowia, mówię o szpitalach. I tutaj akurat szpital w Wolicy wypełnia w 100% te wymogi ustawowe. Więc jakby pierwszy powód jest odrzucony, tak? No bo to nie ma potrzeby, aby przynajmniej w tym obszarze przyłączać Wolicę do szpitala Nasza Marzewskiego. Natomiast lansowanie tego pomysłu w przypadku jego powodzenia, oby tak się nie stało, spowoduje po pierwsze redukcję łóżek, a w ślad za tym redukcję etatów, bo to już obserwujemy po przyłączeniu Ludwikowa i Chodzieży do Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Torakochirurgów. Co jeszcze się za tym kryje niebezpiecznego? Otóż bez wątpienia pan Barinow, dyrektor Wielkopolskiego Centrum, przeniesie z Wolicy do Poznania co lepiej opłacane kontraktowo z NFZ-em usługi, a w Kaliszu czy w Wolicy pozostawi nam zapewne opiekę paliatywną, czyli tak zwaną umieralnię dla już takich, powiedzmy, skrajnych przypadków, jeżeli chodzi o chorych pacjentów. Co istotne też w tym obszarze leczniczym. Otóż Wolica i Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Torakochirurgii nie rywalizują ze sobą, a się uzupełniają. Co oczywiście jest też zgodne z tym rozporządzeniem, które cytowałem przed chwileczką Ministerstwa Zdrowia z czerwca roku 2012. I kilka zdań o aspekcie ekonomicznym. Bo gdyby szpital na Wolicy generował straty na swojej działalności, to w myśl cytowanej ustawy o działalności leczniczej musiałby przystosować swoją działalność do tak, aby ten ujemny wynik finansowy stał się wynikiem dodatnim, bo jeżeli nie, no to należy tą jednostkę zgodnie z ustawą przekształcić w spółkę lub też ewentualnie w jednostkę samorządową. Natomiast nie ma takiej potrzeby, bo szpital na Wolicy, doskonale wie pani prezydent i pan radny Gołębiak i pan radny, pan prezydent Jacek Konopka, ten szpital od wielu lat ma wynik dodatni. A więc kolejny argument wytrącamy jakby z ręki pomysłodawcom tego przyłączenia. Co równie istotne, tak jak każda firma, dyrekcja szpitala prowadzi bezpieczną politykę finansową i stara się przestrzegać nie tylko złotą, nie tylko srebrną, tak, ale też i złotą regułę budżetową. Nie ma potrzeby przyłączania szpitala Wolicy do Szamarzewskiego, powiem wprost, obdzierania, że tak powiem, ze samodzielności kolejnej jednostki. Jest jakaś fobia w Poznaniu, podejrzewam, aby z Kalisza wszystko już pozabierać, co ma status instytucji wojewódzkiej i samodzielnej. To chyba jakaś fobia, no bo to się w ogóle nawet, proszę Państwa, no nijak się nie ma ten pomysł. A już na koniec, bo mówiłem o tych wskaźnikach, powiem Państwu tak, zachorowalność wzrosła prawie że dwukrotnie w ciągu 14 lat. W roku 2000 chorych było 2600, w roku 2014 prawie 4,5 tysiąca. Ale co ciekawe, średni pobyt pacjenta zmniejszył się z 16 dni w roku 2000 do 6,5 dnia w roku 2014. Czyli ta ekonomia, tak zwana, tak, leczenia pacjentów, no jest ta progresja ewidentnie pozytywna i świadczy na korzyść nie tylko dyrekcji, ale przede wszystkim personelu szpitalnego. I już na koniec, proszę Państwa, to jest dokument, który przypadkowo udało mi się wydobyć. To jest plan, program, etap trzeci. Ja się pytam, a kto dał przyzwolenie na dwa etapy wcześniejsze, bo nie znam dokumentu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, aby w ogóle cokolwiek tworzyć. Tytuł: program utworzenia Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Jak widać, to są moje poprawki. Tutaj nie ma żadnej strony na czysto. Jak i na czerwono, to na czarno. To jest dokument niechlujnie napisany, mówię wprost. Nie to, że nie staramy, nie klujnie. W pełnym sprzeczności, ale dla niezorientowanych, którzy by to czytali, jest to obraz jednoznaczny. Trzeba ten szpital przyłączyć. Po prostu gra słów, gra wskaźnikami, które nijak się mają do rzeczywistości. Stąd ten mój dłuższy wywód odnośnie obszaru lecznictwa i ekonomii. Moja prośba, żebyście Państwo, ja znam treść tego dokumentu, który ma być głosowany, żebyście Państwo przyjęli. Nie ukrywam, że będzie mi pomocny na sesji Sejmiku w najbliższy poniedziałek. Dziękuję bardzo i przepraszam za mój zbyt długi występ. My dziękujemy za zaproszenie.
Wysoka Rado, pozwolę sobie odczytać to stanowisko, aby ono tutaj na sali recepcyjnej noszącej imię prezydenta Bujnickiego wybrzmiało z pełną mocą. Mam nadzieję, że odniesie skutek, a jak pan powiedział, być może będzie narzędziem, oby było dobrym, skutecznym narzędziem w sejmiku. Stanowisko Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zarządu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii imieniem Eugenii Janusza Zejlandów w Poznaniu. Rada Miejska Kalisza na sesji w dniu 25 czerwca 2015 roku wyraża swoje negatywne stanowisko w zakresie koncepcji połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ-u Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Z posiadanej wiedzy wynika, że sytuacja ekonomiczno-finansowa zespołu zakładów jest stabilna. Jednostka jest skutecznie zarządzana, posiada dodatni wynik finansowy, co pozwala na jej dalsze funkcjonowanie w dotychczasowej formule, to znaczy w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy posiada doskonałe warunki zapewniające pacjentom kompleksową, profesjonalną opiekę świadczoną poprzez wysoko wykwalifikowany personel systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje. Szpital wyposażony jest w sprzęt najnowszej generacji, zakupiony w większości ze środków własnych, a na jego terenie działa wysoko wyspecjalizowany zakład diagnostyki laboratoryjnej oraz zakład mikrobiologii. Rada Miejska Kalisza wyraża głębokie zaniepokojenie koncepcją połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zejlandów w Poznaniu. Zakładana koncepcja połączenia w konsekwencji doprowadzić może do obniżenia jakości oraz zmniejszenia dostępności świadczonych wysoko wyspecjalizowanych usług dla pacjentów z południowej Wielkopolski, którzy zmuszeni będą do korzystania ze świadczeń w placówce położonej ponad 120 km od swojego miejsca zamieszkania. Z uwagi na wagę sprawy proszę o przyjęcie tego stanowiska przez aklamację. Dziękuję Państwu. Punkt ósmy rzymski, odpowiedzi na interpelacje. Dobrze. Ja formułkę tylko powiem. Z informacji wszyscy Państwo otrzymali odpowiedzi zgodnie ze statutem Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. W tym punkcie odpowiedzi na interpelacje zapraszam pan Mirosław Zabysiak. Proszę przygotować się do ewentualnych. Panie Przewodniczący, wraz z Prezydium Rady, Panie Prezydencie, wraz z ławą prezydencką. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałem odnieść się do trzech odpowiedzi na interpelację. Wiem, że pora jest późna, ale nie zabierałem dzisiaj głosu i nie absorbowałem swoją osobą uwagi Państwa radnych. Pierwsza dotyczy wykonania nawierzchni ścieżek i placu przed Spółdzielczym Domem Kombatanta i tutaj chciałem Panu Prezydentowi podziękować bardzo za wykonanie, za no, powiedzmy próbę czy rozwiązania tej sprawy, ponieważ teren należy do spółdzielni mieszkaniowej Budowlani i pan prezydent tutaj porozumiał się z prezesem spółdzielni mieszkaniowej i jest szansa, ponieważ jest też z drugiej strony dobra wola, że ta sprawa może nie w tym, ale w przyszłym roku zostanie zrealizowana, także w związku z tym chciałbym bardzo serdecznie tutaj podziękować za podjęcie tego tematu. Tym bardziej, że jest to pierwsza pozytywnie załatwiona moja interpelacja w tej kadencji. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Druga sprawa dotyczy tego, co już pan radny Eskan zgłaszał. Chodziło o sprawę zajęć WF-u w akwaparku dla dzieci z klas trzecich i czwartych. Odpowiedzi nie otrzymałem, ponieważ zbyt późno złożyłem pisemnie, ale odpowiedź ukazała się w publikatorach, dlatego tutaj chciałem swoją opinię wyrazić, że jak najbardziej to, co jest zaproponowane, żeby nagradzać dzieci, które
wykazują bardzo dobre postępy w nauce, czymś w rodzaju, to jest coś w rodzaju w mojej ocenie stypendium rzeczowego, ale likwiduje się jednocześnie zajęcia w WF-u na basenie dla klas trzecich i czwartych. W zamian tego WF jest w szkołach. Nie jest to dobre dla wszystkich dzieci, ponieważ z jednej strony chcemy zapobiegać rozwojowi wad postawy, a z drugiej zapewniamy ten basen tylko dla tych najlepiej uczących się dzieci, których pewnie rodziców i tak byłoby stać na to, żeby te dzieci mogły z tego basenu korzystać. I trzecia sprawa, do której się chciałem odnieść najszerzej, dotyczyła, pytanie było bardzo proste, o uzyskanie opinii zespołu konsultacyjnego, który został powołany zarządzeniem prezydenta miasta celem oceny programów profilaktycznych, które mają być prowadzone, które mają być realizowane, a które realizowane mają nie być. I otrzymałem odpowiedź, znaczy jeszcze może powiem słowo, dlaczego zadałem takie pytanie. Ponieważ na konferencji prasowej dnia 31 marca 2015 roku, która odbyła się w Urzędzie Miejskim, na której obecny był naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, pan Rogoziński, pan doktor Lisowski, przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej oraz przewodniczący zespołu konsultacyjnego oraz pani Pawliczak. I czytam, cytuję ze strony internetowej miasta, żebym nie był posądzony, że z jakiegoś publikatora, które jest nieprzychylne dla tej czy innej władzy. Pozwolę sobie odczytać. Po raz pierwszy w historii miasta powołano zespół specjalistów, który ma się zająć opiniowaniem i doradzaniem prezydentowi miasta, zarówno w zakresie programów profilaktycznych, zapewniając obiektywne i przejrzyste zasady ich wprowadzania i realizowania, jak i szeroko pojętej polityki zdrowotnej. Chcielibyśmy wprowadzić w tej sferze zupełnie nową jakość, dodaje pani Pawliczak. Otrzymałem odpowiedź, gdzie konkluzja jest tego typu. Nie sporządza natomiast odrębnych w tym zakresie pisemnych opinii. W związku z powyższym niestety nie mogę takich informacji panu udostępnić. To znaczy przeczytam całe zdanie, żeby nie było, nie być posądzonym o wyrwanie z kontekstu. Zespół niniejsze opinie formułuje w wyniku merytorycznych dyskusji podczas swoich spotkań. Nie sporządza natomiast odrębnych w tym zakresie pisemnych opinii. Szanowni Państwo, to jest tutaj pewna sprzeczność, dlatego że na konferencji prasowej podano, że ma opiniować i doradzać, a tutaj w interpelacji napisane jest, że nie sporządza opinii. I dałbym temu spokój, gdyby nie to, że na wczorajszej Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej pan przewodniczący Lisowski przedstawił pismo, które zostało podpisane przez panią Pawliczak, gdzie jest napisane: zgodnie z opinią zespołu, akcje i programy profilaktyczne przeprowadzone zostaną w rozszerzonej dla mieszkańców formie. Pytam się, gdzie jest prawda? Czy w odpowiedzi na interpelację, czy w tym, co dostaliśmy na Komisję Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, czy na konferencji prasowej? Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację 90% miejsca zajmują rzeczy, które znane mi są już od dawna i które znane są w ogóle ogółowi osób i nie mają nic wspólnego z moją interpelacją. Na przykład, że powołano zespół konsultacyjny. Kiedy, jaki? Ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do składu zespołu konsultacyjnego, ani co do ich merytorycznych. O to chodzi, że nie otrzymałem opinii. Pozwoli pani, że skończę, pani Pawliczak. Ja pani nie przerywam. Nie słyszałem. Nie, dobrze. Proszę kontynuować. Chodzi o to, że napisano nieprawdę. Ponieważ co do zespołu konsultacyjnego nigdy nie miałem żadnych zastrzeżeń, że jest potrzebny, że opiniuje programy. Chciałem poznać te opinie i z jednych dokumentów wynika, że takie opinie są, z innych dokumentów wynika, że takich opinii nie ma. Więc moja konkluzja jest taka. Na podstawie artykułu 10
Ustęp 2. Ustawę o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie w dniu dzisiejszym najlepiej, a jeśli nie można w dniu jutrzejszym, ile razy zebrał się zespół konsultacyjny oraz również protokoły z posiedzenia tegoż zespołu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze odpowiedzi na interpelację chciałby zabrać głos? W tym punkcie odpowiedzi na interpelację nie ma. Czy pani prezydent teraz prezydent, czy a jeszcze przepraszam, proszę, bo nie widziałem. Bardzo proszę. W odpowiedzi na interpelację chciałbym się odnieść do tematu festiwalu Grammy nad Prosną, niegdyś festiwalu Pawła Bergera. Tam w tej odpowiedzi wybrzmiały takie słowa, które troszeczkę mnie niepokoją i właściwie powinny, że ważą się losy festiwalu i jest podany powód w związku z jego ze słabnącym zainteresowaniem tym festiwalem. Ja bym chciał tylko podkreślić i powiedzieć, bo może nie każdy wie, że zainteresowanie tym festiwalem jest rosnące. Pytanie tylko, co kto ma na myśli, bo jeżeli ktoś postrzega ten festiwal jako imprezę rozrywkową i patrzy, ile biletów sprzedanych, ile kto przyszedł, czy kto ile wypił na nim piwa, to rzeczywiście, może nie, ale jeśli chodzi o środowisko muzyczne, możliwość zaprezentowania się przed profesjonalnym jury, wystąpieniem przed gwiazdami rozumianymi nie jako gwiazdy popkultury, tylko jako gwiazdy muzyki, instrumentaliści dla nich ważni, na których się wzorowali, jest bardzo duże i ciągle ślą zapytania mailowe, chociażby do dyrektora artystycznego tego festiwalu. On mi odpowiada, że na razie nic nie wie, co się dzieje. I w odpowiedzi na interpelację chciałbym powiedzieć, żeby nie rezygnować z tej formuły, czyli wsparcia dla młodej sceny muzycznej, promocji talentów, możliwości zaprezentowania się, wygrania nagrody, które do sprzętowi zespół, tylko koniecznie to kontynuować, tym bardziej, że mamy ogromną szansę na promowanie Kalisza jako miasta bardzo muzycznego, gdzie można odnieść duże sukcesy, gdzie można się zaprezentować i to chciałem poruszyć w tym punkcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z radnych jeszcze chciałby? Nie widzę. Proszę, tak pytanie, jeśli jest możliwość odpowiedzi, jeśli nie, to... Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym odpowiedzieć w kilku słowach na słowa również Pana Radnego Gabrysiaka. Otóż, Panie Radny, szuka Pan po prostu dziury w całym. Chyba tak kolokwialnie należałoby się do Pana zwrócić, bo został powołany zespół konsultacyjny. Wszystko odbywa się jawnie. Jeżeli jest Pan tak bardzo zainteresowany pracą zespołu, nie ma żadnego problemu, żeśmy Pana zaprosili na takie spotkanie. Zobaczy Pan, jak to się odbywa. Nie jest nigdzie napisane, że te opinie muszą być w formie pisemnej przekazywane. Te programy, które są realizowane i sama ich realizacja świadczy o tym, że zespół podjął pozytywną opinię co do ich wdrożenia. W związku z tym być może na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń domniemywa Pan, że będzie niespójność w wydatkowaniu środków publicznych, że środki publiczne będą dziwnie przekazywane wśród jakiejś zainteresowanej tylko grupy dobrze znanych Panu lekarzy. Proszę nie mieć takich podejrzeń. Jeżeli jest Pan zainteresowany tą pracą, oczywiście zaprosimy Pana na spotkanie zespołu. Zobaczy Pan, jak to wygląda. Zapewniam, że jest zespół wykwalifikowanych, dobrze przygotowanych specjalistów. Podkreślam to po raz drugi czy trzeci na tej mównicy. Drodzy Państwo, Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza, nie macie Państwo monopolu na prowadzenie programów profilaktycznych w tym mieście, nie macie Państwo monopolu na wiedzę o zdrowiu Kalisza. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak już powiedziałem, nie negowałem i nie neguję kompetencji zespołu i nie twierdzę, że źle pracuję, ani nie twierdzę, że mam monopol na cokolwiek.
Także ja nie rozumiem tego ataku, który został przeprowadzony przez panią na moją osobę. Chciałem tylko uzyskać opinię tegoż zespołu. Ja wiem, że organ wykonawczy prowadzi tutaj politykę zdrowotną i pani ma doświadczenie, bo pani pracowała przecież w wydziale już wcześniej, jeszcze w latach pan prezydentury bodajże pana prezydenta Włodarka, że mogłoby pani sama to prowadzić bez żadnego zespołu doradczego. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy to nie można już zapytać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos jeszcze prosił pan Rzepiński. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiadając na zapytanie pana Mirosława Gabrysiaka, rzeczywiście, no przykro mi, że publikatory nie zawsze wszystko przekazują, nie mam na to wpływu, ale jakby tak powiązać to, co przedstawiliśmy, ponieważ ten, cała koncepcja tego pływania zmieniła się troszkę, mamy troszkę, przedstawiliśmy inny nasz pomysł na to. I za chwileczkę jeszcze rzeczywiście tutaj, bo to jest jakby już w kompetencji pani prezydent Pawliczak, żeby też dokładnie powiedziała, jak ten temat wygląda, ponieważ nie zwrócił pan uwagę na temat aspekt zdrowotny. My to przeanalizowaliśmy i się okazuje, że ten aspekt zdrowotny najbardziej kulał w tym wszystkim. Z tego względu, że trudno prostować w jacuzzi swój kręgosłup. Także mamy troszkę inny na to pomysł i obejmiemy znacznie większą grupę dzieci, ponieważ już sama karta dobrego ucznia to jest tyle samo dzieci, co w klasach 4-5. Natomiast mamy też pomysł na to, jak za basen tutaj dla dzieci, zapewnić dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, a także tych tak właśnie potrzebujących owych ze skrzywieniem kręgosłupa. Ale to za chwileczkę to pani prezydent pewnie przedstawi ten temat. Odpowiadając też na tutaj zapytanie pana radnego Grodzińskiego odnośnie festiwalu. Tak, ma pan rację. Ja powiedziałem, zawsze mówiłem, że wszystkie rzeczy, które są dobre i się udały, nie będę tego negował i podchodzę z szacunkiem do tego, co ktoś inny zrobił przede mną. Nie będę psuł. Natomiast i tutaj mówimy o kwestii młodych muzyków. Mówimy o młodych muzykach, o przeglądzie, o ich prezentacji i tak dalej. Natomiast bardzo duże tutaj moje, że tak powiem, zastrzeżenia są co do tej tak zwanej finałowej części, która niestety pod względem frekwencyjnym w stosunku do nałożonych kosztów no całkowicie się nie sprawdziła. Będziemy to w inny sposób robić. Wyglądało to tak, jak wyglądało, dlatego mówię, no można to, kto nie chce wierzyć, może sprawdzić. W przyszłym tygodniu mam w tej sprawie spotkanie z panem dyrektorem OSIR-u i będziemy tą sprawę przygotowywać. Na pewno będzie to troszkę inaczej, ale co do młodzieży i młodych muzyków, to proszę być pewnym, że na pewno o nich nie zapomnę. Bardzo króciutko, odnosząc się również do słów pana Gabrysiaka, owszem, oczywiście, że wolno zapytać, to nie ja wyznaczam tą wolność, tylko chodzi o samą formę, panie radny, tak? Forma zaczepna, forma próbująca gdzieś tam coś podejrzewać, o to tylko chodziło. Natomiast jeśli mówimy dalej o programach profilaktycznych, to drodzy państwo, będziemy wdrażać program badania wad postawy u dzieci i to nie chodzi tylko o stwierdzenie tych wad kręgosłupa, ale chodzi również o to, ażeby w dalszej części wdrożyć naukę pływania, naukę korekcyjną po to, ażeby te wady zmniejszyć. W związku z tym będzie to kontynuacja programu i będziemy ściśle tutaj współpracować z panem prezydentem w tym zakresie kijewskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacji. Pierwszy pan Raczyński, później ja patrzyłem dzisiaj od tej strony, pan Raczyński, pan Mirosław Gabrysiak, pan Jacek, no na razie zapytaliśmy. Szanowni, dobrze, dzisiaj od tej strony, pani ma, proszę, dobrze. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć interpelację w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu, który jest, proszę Państwa, między ulicą w Zachodzie, Stare Miasto, Henryka Brodatego, a w miasto z około kilku etapów. W tej chwili, proszę Państwa, na tym terenie
pasty, Kaliszanie budują się w pośrednie wsi, pociesza, a ten teren, proszę Państwa, według oświadczenia to Wydział Budownictwa się przybierza już od wielu spraw, wielu lat. Pan Rykujesz analizował tą sprawę ponad 2 lata temu, że proszę Państwa, teren ten spełnia warunki, że można się przeznaczyć na budownictwo jednorodzinne. Jeden tylko zaszczepienie to jest na przebiegach linia wysokiego napięcia między Małym Piastowskim i proszę Państwa, i cały ten teren pod tą linię może być przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. I mi się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie, bo ci, co teraz spacerują, proszę Państwa, po Małym Piastowskim widzą tylko pasty ponad pół metra, a tak to na nim piękne domki jednorodzinne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu, pana radny Gabrysia. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Moja interpelacja będzie króciutka. Kilka lat temu miasto sprzedało na ulicy Kresowej dwie działki numer 18A i 24B. I mieszkańcy tych działek mają problemy z drogą dojazdową, której nie ma. I prosiłbym tutaj o rozważenie możliwości budowy drogi dojazdowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz pan radny. A przygotuje się pani Małgorzata. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Szanowny Panie Prezydencie, w ostatnim czasie kwestie Złotego Rogu rozpalają emocje i zainteresowanie Kalisza. Moja interpelacja dotyczy budki, w której sprzedaje się lody, a zlokalizowanej na Złotym Rogu przy Moście Kamiennym. Właściciel tej budki nie płaci miastu żadnych opłat za prowadzenie działalności gospodarczej na gruncie miejskim. Obiekt posadowiony jest w pasie drogowym i Zarząd Dróg Miejskich wydał decyzję naliczającą opłatę za zajęcie pasa drogowego na kwotę około 180 tysięcy złotych. Właściciel budki odwołał się do SKO, które tą decyzję uchyliły. Wówczas Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do prokuratury, a ta, uznając argumenty miasta, odwołała się do sądu. Proszę o informację, na jakim etapie jest postępowanie przymuszające właściciela budki do zapłaty miastu niemałej przecież kwoty i jakie działania zamierza pan prezydent podjąć w interesie wspólnym mieszkańców Kalisza w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Małgorzata Zarzycka. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo, chciałam złożyć interpelację o charakterze ogólnomiejskim dotyczącą działań z zakresu promocji miasta. Rozpoczynają się wakacje i okres urlopowy. Zwracam się do pana prezydenta z prośbą, aby we współpracy z PTTK, pod którego opieką znajduje się wieża ratuszowa, przygotowano oraz rozpropagowano możliwość korzystania z tego obiektu dla większej liczby zwiedzających. Obecnie brak jest powszechnej informacji dotyczącej możliwości wejścia na ten jedyny punkt widokowy w mieście, dzięki któremu można zobaczyć wspaniałą panoramę Śródmieścia oraz dużą część nowszej zabudowy miasta. Goście wchodzący do ratusza, a szczególnie goście z zagranicy, czują się bezradni wobec trudności, jakie wiążą się z możliwością zwiedzania wieży. Atut, jakim jest unikatowy widok na Kalisz z lotu ptaka, nie jest dostatecznie wykorzystany w dobrym tego słowa znaczeniu. Wejście na kaliską wieżę ratuszową może stać się atrakcją zarówno dla dzieci i młodzieży, które pozostaną w mieście, jak i dla naszych gości i turystów, w tym z zagranicy. Zwiedzanie wieży ratusza w Kaliszu posiada niezaprzeczalny walor edukacyjny, bowiem wchodząc na kolejne kondygnacje można dowiedzieć się wiele na temat historii naszego miasta, a także z bliska można podziwiać mechanizm zegara, a widok na miasto czerwonych dachów, kościołów i mostów jest niepowtarzalny. Proszę, aby Biuro Promocji Miasta spróbowało wyjść z tą propozycją do większej grupy odbiorców poprzez bardziej wyraziste zaakcentowanie możliwości skorzystania z tej atrakcji oraz aby ulepszyło i usprawniło ofertę turystyczną, poszerzając ją o wejście na wieżę ratuszową nie tylko w okresie wakacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę pana. Ja
Może odstawię tą wodę, bo ktoś się napije. Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, zwróciła się do mnie Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu z serdeczną prośbą o pomoc w dofinansowaniu inwestycji w szkole. Inwestycja to szafki szkolne dla dzieci, które mają ułatwić pociechą zostawianie podręczników w szkole po zajęciach, a co za tym idzie nie noszenie tych ciężkich plecaków po szkole do domu i z domu do szkoły. Plecaki te są ciężkie, o tym pisze Rada Rodziców. Sam mam córkę w wieku 9 lat, jak ostatnio sięgnąłem po jej plecak, wnosząc go do samochodu, to rzeczywiście muszę potwierdzić, że waga tego plecaka z książeczkami no, jest naprawdę bardzo duża. Także tu, Panie Prezydencie, ogromna prośba Rady Rodziców o pomoc w tym, żeby ta inwestycja jeszcze w wakacje mogła być zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze widzę. Panie Prezydencie, z prośbą odczytam tutaj interpelację. Zwrócił się do mnie radny Tadeusz Skarżyński, który po prostu no, musiał wyjść, pojechać do pracy. Szanowny Panie Prezydencie, w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym w celu ułatwienia komunikacji dla mieszkańców Kalisza zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów autobusów KLA w kierunku okolicznych zbiorników wodnych na Szałej i w Gołchowie oraz możliwością utworzenia dodatkowej linii ekspresowej łączącej osiedle Dobrzec z centrum miasta. Rozwiązania takie umożliwią szerszy dostęp do walorów rekreacyjnych wspomnianych zbiorników oraz umożliwią korzystanie z zaplanowanych w centrum miasta atrakcji większej liczby mieszkańców. Poważnie, Tadeusz Skarżyński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Zapytania radnych. Czy w tym punkcie? Bardzo proszę. Panie Prezydencie, mam trzy krótkie pytania. Po pierwsze, czy Pan Prezydent Kościelny był nad morzem? Obiecał, że będzie tam 3 czerwca. Pytanie drugie, czy radcy prawni przygotowali już procedurę w zakresie sprzedaży udziałów spółki Spomia? I trzecie pytanie. Pojawiła się informacja, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, a na ile już jakby wyprzedzająca pewne rzeczy, że 23 w Warszawie doszło do ugody i ta ugoda już jest w zasadzie podpisana z wrocławską gminą żydowską w sprawie cmentarza. Ja nie oczekuję szerszej wypowiedzi, bo domyślam się, że Pan Prezydent chciałby to w jakiejś konferencji prasowej, ale chociaż w jednym, dwóch zdaniach. Dziękuję bardzo. Będą odpowiedzi na piśmie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Radny. Natomiast, żeby tylko krótko powiedzieć, nie ma ugody. Póki co. Mamy 30 dni na albo dojście do porozumienia, albo za 30 dni, licząc od 22, jeżeli dobrze pamiętam, komisja rozstrzygnie bez udziału stron tę sprawę. Na ten moment dziękuję. Wierzę, że odpowiedzi na pytania radni otrzymają. Szanowni Państwo, czy w tym punkcie zapytania radnych jeszcze coś? Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam pytanie do Pana Wiceprezydenta Kościelnego, bo był Pan wczoraj na takim prosto z mostu w Cafe Kalisja. Ja tego nie śledziłem, ale chodzą jakieś korytarzowe informacje, że było pytanie w zakresie przeniesienia kupców spod Tęczy w inne miejsce. Czy mógłby Pan na ten temat się tu wypowiedzieć, czy przytoczyć to, co Pan wczoraj tam powiedział? Dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Pani Wiceprezydent, Szanowni Państwo, nie ma jakiegokolwiek problemu, żebym w miarę podobnie odpowiedział na zapytanie Pana Radnego Kołacińskiego co do przyszłości targowiska pod Tęczą.
ostatnie tygodnie to kilka spotkań związanych z tym tematem, czy to z właścicielami Galerii Tęcza, czy to z szefostwem Giełdy Kaliskiej, czy też z samymi osobami, które posiadają takie stoiska handlowe pod tęczą. W tej chwili sytuacja jest bardzo prosta, ja to powiedziałem wczoraj i mogę to powtórzyć. Oceniam, że do końca 2015 roku musimy wypracować rozwiązanie związane z dalszym funkcjonowaniem targowiska pod tęczą. Lokalizacje dwie możliwe, które wchodzą w grę, to teren targowy, nazwijmy to w te dni, kiedy te targi się odbywają, przy 3 maja i teren zajezdni autobusowej przy KLA. Jeśli chodzi o sam teren zajezdni, jest jeszcze kilka pomysłów, gdzie można powiązać ewentualne przyszłe targowisko w o wiele lepszej formie czy infrastrukturze. Natomiast to powiedziałem wczoraj, to mogę dziś powtórzyć. Na pewno będziemy chcieli tutaj w najbliższych miesiącach ostatecznie zdecydować, dlatego że takie sygnały dochodzą od samych osób, które tam handlują. Część tych straganów czy tych kiosków jest już niestety opustoszała. No i najlepiej jest dojść do takich wniosków w momencie, kiedy życie weryfikuje samo pewną sytuację i oceniam, że jesteśmy już bardzo blisko, żeby usiąść do rozmów i wypracować najlepsze stanowisko, nie narzucając, broń Boże, temu środowisku rozwiązania, ale dyskutując i być może uda nam się kolejny wieloletni problem tego miasta rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze. Ale no, mamy zapytania. To jest ten punkt numer 10, rzymski. Zapytania. Ktoś nie wiedział, tak. Panie Przewodniczący, przepraszam, ale w mojej informacji, które chciałem przekazać w części, ona się na końcu kończy pewnym pytaniem do jednego z radnych i chciałbym, żeby na tej sali wybrzmiała odpowiedź. W związku z tym pozwolę sobie chyba raczej w tej części zapytać, jeśli byłaby taka możliwość. Jest pan przy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przygotowała projekt Podnieść kompetencje, osiągnij sukces w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa dotacyjna na realizację tego projektu o wartości ponad 1 100 000 zł podpisana została z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w kwietniu 2014 roku. W tym samym miesiącu na konto Fundacji wpłynęła pierwsza transza dofinansowania w wysokości ponad 488 000 zł. Projekt miał być szansą na podniesienie kwalifikacji w zakresie języków obcych i obsługi komputerów dla mieszkańców Kalisza i powiatów z południowej Wielkopolski. Zgodnie z założeniami tej umowy dotacyjnej całość kosztów, 100% kosztów tego projektu miało być sfinansowane z funduszy zewnętrznych. Nie było wkładu własnego. Niestety w konsekwencji błędnej decyzji ówczesnego prezesa zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w zakresie zlecenia realizacji całości działań szkoleniowych firmom zewnętrznym w drodze przetargu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pismem z dnia 13 maja 2015 roku poinformował Fundację o rozwiązaniu umowy o dotację na realizację tego projektu. Decyzję taką podjął w wyniku przeprowadzonej dużo wcześniej w grudniu 2014 roku kontroli projektu. Wystosowanej po jego zakończeniu informacji pokontrolnej, która właściwie przyszła niewiele wcześniej niż to pismo rozwiązujące, WUP przedstawił opinię, iż w przypadku tego konkretnego projektu zastosowanie zadań zleconych, czyli powierzenie całości lub części lub znaczącej części działań projektowych podmiotom zewnętrznym jest niezgodne z regułami konkursu i wytycznymi kwalifikowalności kosztów. Konsekwencją tego było uznanie przez WUP kosztów poniesionych przez fundację za niekwalifikowane. I teraz, szanowny
Panie Przewodniczący, może jeszcze dodam jedną rzecz. W związku z tym, z jednej strony Fundacja KIP została zobowiązana do zwrotu otrzymanej dotacji, pierwszej części dotacji w wysokości ponad 488 tysięcy złotych, jeszcze raz to powiem, a z drugiej strony do pokrycia ze środków własnych całości poniesionych przez siebie kosztów na realizację tego projektu. I mówimy o kwocie ponad 618 tysięcy złotych. Panie Prezydencie, reprezentuję fundację, fundatora Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Reprezentuję miasto Kalisz. I nie mogę sobie pozwolić, by o negatywnej sytuacji związanej z działaniami byłego prezesa fundacji nie poinformować radnych. Tym bardziej, że inkubator, tak jak powiedziałem, stracił ponad 618 tysięcy złotych. Szefem poprzedniej Rady Fundacji, której kadencja minęła na początku bieżącego roku, był radny Dariusz Grodziński. Chciałbym otrzymać od niego informację, dlaczego jako szef Rady Nadzorczej Fundacji KIP w poprzednim okresie nie zapobiegł temu, że dziś po roku musieliśmy jako inkubator wydać wskutek błędów poprzedników ponad 618 tysięcy złotych. Dodam, że te kwoty jedna 488 została zwrócona już do Urzędu Wielkopolskiego Urzędu Pracy oraz że już pokryliśmy koszty tych szkoleń. Mówimy o stracie ponad 618 tysięcy złotych. Panie radny, proszę nie odpowiedzieć, bo pan to pytanie kieruje do kogo? Do radnego Dariusza Grodzińskiego, który w tamtym okresie... Pan tutaj zgadza się z panią prezydencie, że chciałbym wiedzieć konkretnie, tak? To pytanie kieruję do radnego Dariusza Grodzińskiego, który był przedstawicielem miasta, szefem Rady Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, gdy dochodziło do tych nieprawidłowości. Dziękuję. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, odpowiadam, tutaj teraz wychodzę i naprawdę z dobrej całkowicie woli, bo to nie jest formuła odpytywania radnego przez radnego. No ale tutaj pan radny wie, to może tego nie wie, on bardzo lubi w ten sposób politycznie, powiem kolokwialnie, cementować. Zanim odpowiem, to powiem tylko o jednej rzeczy. Kiedy wchodziłem do Fundacji Inkubator Przedsiębiorczości, zaraz na samym początku odziedziczyliśmy z panem prezesem Tomaszem Ciesielskim problem Urzędu Skarbowego, który kwestionował przeznaczanie zysków fundacji na cele statutowe związane z działalnością oświatową, negując tą praktykę, która od lat się odbywała. I skutki finansowe tego problemu też opiewały na łącznie podobną kwotę, ponieważ przegranie tej sprawy, czy uznanie tej sprawy wiązałoby się z autokorektą na poprzednie lata, chyba od 2004 roku. I tym się cechują zaangażowani ludzie pracy, profesjonaliści, którzy mają na względzie dobro publiczne, że nie latają z tym, tak jak pan, z tymi kartkami, nie machają, tylko walczą o to. I proszę sobie wyobrazić, że przed Urzędem Skarbowym wywalczyliśmy zanegowanie tego przymiaru, który nam wtedy w inkubatorze przyłożyli. Panie radny, ja panu na to pytanie nie odpowiem. Jako rada przyjęliśmy zapewne informację, że na najbliższy kwartał jednostka szykuje się do aplikowania o takich konkursów. Później, że uzyskała te konkursy, że wygrała te konkursy i je realizuje. Czy pan jako przewodniczący Rady Miejskiej, przepraszam, Rady Fundacji realizuje jakieś projekty? Szanowni Państwo, rozumiem, dziękuję. Dobrze, okej. Okay. To nie będziemy rozmawiać. No, dziękuję bardzo. Mam proszę tylko, ale wiem, że ja proszę. Dziękuję za czujność, za pracę, za zaangażowanie. I proszę, konkretnie.
Panie przewodniczący, pozwoli pan, że powiem. Ja nie reprezentuję tam partii politycznych, reprezentuję tam miasto Kalisz. Dlatego mówię to tutaj, żeby nie wychodziło, że nie wiem, są to jakieś gierki polityczne, o której mówi pan radny. Panie radny, chciałem powiedzieć jedno. Problem z Urzędem Skarbowym, o którym pan mówi, toczył się przez wiele lat i nie zakończył się za pana kadencji. Ostateczne kontrole zakończyły się już podczas tej kadencji Rady. Nie chcę dokładnie powiedzieć, ale jeśli będzie taka rzecz, to wypowiem się na kolejnej sesji. Był to na pewno kwiecień tego roku i zakończyła te problemy, podpisując odpowiednie dokumenty, obecna władza podczas tej kadencji. I rzeczywiście skończyły się te wszystkie czynności, te kontrole trwające przez lata wynikiem pozytywnym dla inkubatora, bo jeśli by one były jeszcze negatywne, to już na pewno ten inkubator by dzisiaj nie istniał. Dziękuję. Mam nadzieję, że te informacje rzetelne i tak dalej zostaną udzielone. Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani, ponad 600 tysięcy. Ja sam poproszę pana o odpowiedź, bo to są pieniądze, nasze pieniądze. Szanowni Państwo, czy w tym punkcie jeszcze? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy w takim razie do 11 punktu rzymskiego. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Szanowni Państwo, proszę usiąść, dobrze? Proszę usiąść. Może kilka w takim razie informacji z mojej strony. Może zacznę od tego, że wpłynęło do nas zaproszenie do Rajskowa na Rajską Polanę na sobotę na piknik rodzinny od 16 do 22 grudnia. To Rada Osiedla Rajska. Do 30 czerwca można składać wnioski w sprawie nagród w dziedzinie kultury. To Państwo wiedzą, do 30 czerwca. Następnie w dniu jutrzejszym zapraszam Państwa na uroczyste wręczenie zaświadczeń nowo wybranym przewodniczącym Rady Zarządów Osiedli oraz sołtysów. Odbędzie się ono w Kalisie o godzinie 14. Serdecznie zapraszam, kto będzie mógł wziąć w tym udział. Zależy nam przecież. Następna sprawa uprzejmie. Przypominam, że radni mogą składać wnioski do projektu budżetu na 2016 rok na realizację zadań inwestycyjnych prezydentowi miasta Kalisza do dnia 15 sierpnia bieżącego roku. Bardzo proszę o składanie tych propozycji do Kancelarii Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, z nami od samego początku jest Pani, która czeka tutaj cierpliwie, no właściwie konsultowałem to z radcami, ale jeśli Pani naprawdę czekała tyle czasu, to my też damy Pani 3 minuty, jeśli Pani zgodzi się na to, a jeśli nie, to proszę przedstawić sprawę na piśmie. Więc proszę Panią o decyzję. Przedstawiłam na piśmie swoją sprawę, prawda, i wiemy, jakie są wyniki tej sprawy. Ja myślę, że skoro wszyscy mieli prawo się tutaj wypowiedzieć, ja nie mam zamiaru, panie przewodniczący, opowiadać swojego życiorysu 10 lat wyciętych z mojego życia. Właśnie pani zaczęła. Ja chcę tylko powiedzieć fakty. Nic więcej. Może się zmieszczę w tych trzech. Szanowni panie, szanowni panie. Jeżeli państwo mają stopę włączyć, jeżeli Szanowni Państwo, chodzi o to, jak to Pani wytłumaczy się. Tutaj zajmujemy się sprawami miasta, porządek sesji jest całkiem inny, sprawy osobiste i prywatne załatwia się w inny sposób. Ale to nie dotyczy osobistych. Podaję Pani głos, bardzo proszę. Szanowni Państwo. Na poprzedniej sesji zgromadzeni Państwo tutaj po prostu głosowali moją sprawę. Wyglądało to w ten sposób, że pani Jachura, naczelnik MOPS-u, wystąpiła, aby mnie ubezwłasnowolnić. Przyczyną tego jest spór między policją, a konkretnie Mieczysławem Błasikiem i mną. Mój mąż już nie żyje. Zaczęło się od mojego męża w roku 2006. I wtedy zwróciłam się do pani wiceprezydent, że pani Jachura, no, chce popełnić tutaj coś, co mnie, no, po prostu nauczyciela z wyższym wykształceniem magisterskim
dwukierunkowego, dyplomowanego, no po prostu to jest coś strasznego. To się zaczęło w 2006 roku. Pani akurat przysłała do mojego męża pracownika socjalnego, ale ja już kończę. To nie będę opowiadać życia. Zwróciłam się do pani wiceprezydent, napisałam wyjaśnienia. Pani wiceprezydent kazała mi napisać skargę na panią Jachurę do komisji rewizyjnej. Złożyłam. Komisja rewizyjna oddaliła, podobno przejęła ją Komisja Zdrowia. I ta Komisja Zdrowia, nie wiem na jakiej podstawie, napisała opinię negatywną, prawda? I znowu została ta sprawa przegłosowana właśnie na poprzedniej sesji. Państwo mnie już tu widzą, że ja siedziałam na poprzedniej sesji. I wtedy były dwie skargi, pana Pietrzaka i moja. Pana Pietrzaka została przekazana do komisji rewizyjnej. Moja skarga, powiedziano, że jest zasadna. Cała szczęśliwa pojechałam na weekend, długi weekend. Kiedy wróciłam, odebrałam 15 czerwca i jakież było moje zdziwienie, że moja skarga jest bezzasadna. Dostałam płytę, proszę państwa. Ja tutaj siedziałam i państwo sami rozumieją, że byłam gorąco zainteresowana tym wszystkim i padały słowa zasadna i bezzasadna. Płyta została tak zmanipulowana, że powycinano z niej wszystko, co świadczyłoby o tym, że głosowano, czy moja skarga jest na panią Jachurę zasadna, czy bezzasadna. Niestety, mam tę płytę. Odwołałam się do samorządowego kolegium odwoławczego. Wcześniej, muszę tu powiedzieć, 22 czerwca zapisałam się do pana przewodniczącego Plichty. Otrzymałam telefon, że pan przewodniczący Plichta ze względu na pełnienie obowiązków no nie może mnie w tym dniu przyjąć, zrozumiałe, służbowych. I zapytano, czy chcę być na 29. Powiedziałam, że tak. Po tej sesji, na której też tutaj odsiedziałam swoje, 29 poszłam do pana Plichty i mówię, no chciałam go po prostu zainteresować sprawą osiedla. Jak ja tu słucham o ochronie środowiska, proszę państwa, to ja przepraszam, ale tracę w ogóle, no po prostu, no nie mogę tego zrozumieć. Osiedle Dobrzec jest systematycznie trute. Systematycznie. Znów nie będę mówiła. I kiedy, bo to nie jest miejsce, napiszę to do ochrony środowiska, w jakiej formie to się dowiem. I proszę państwa, no właśnie mówię, rozmawiam z panem, informuję go o tym i mówię, no jak to, przecież na sesji moja skarga uznana została za zasadną. To się jeszcze okaże. I się okazało. Dziękuję. Czy przekroczyłam czas, panie przewodniczący? Dziękuję pani bardzo za głos. Szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 12 sesji. Następna 13 sesja odbędzie się 7 lipca 2015 roku o godzinie 10. Dziękuję bardzo za wytrzymałość, szczególnie tym, którzy wytrzymali. Do zobaczenia. Do widzenia.